Technologie biznes i sport, bo czemu nie? 23. odcinek, bo czemu nie? Czyli trzeci sezon i drugi wywiad, w sumie wywiad Rzeka, to się jeszcze okaże z gościem. Tak jak zapowiadałem, pewnie już z początku poznaliście ten głos. Jest on dosyć dobrze rozpoznawalny w technologicznym świecie podcastów w Polsce. Bo pewnie to był jakiś błąd w tym zdaniu, nieważne. Michał Masłowski, dzisiaj gościej w Boczemu nie. Cześć, Michał. Cześć, cześć, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że się udało zdzwonić we dwóch, żeby właśnie porozmawiać troszkę o, o Tobie, o Twojej drodze. To chyba bycia jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci, jeśli chodzi o scenę makową, eplową w Polsce. Wiem, że trochę sceptycznie do tego podchodzisz, przynajmniej podchodziłeś, kiedy się umawialiśmy, ale już bez zbędnej kurtuazji na początek, bo być może nie wszyscy Cię kojarzą też z naszych słuchaczy, być może jest ktoś, kto jeszcze nie słuchał Maggatki. <laughs> Powiedz krótko, Michał, kim jesteś i czym się zajmujesz w życiu? O Matko, tak po ludzku. Krzysztofie, po takim wstępie to w ogóle po pierwsze zaczerwieniłem się, po drugie dopytam, czy nagrywasz, to widać. nagrywasz backup, tak na wszelki wypadek. To, <laughs> Oczywiście. Tak, to, to fantastycznie. Dobra. Yy... Tak, to dziękuję bardzo za przedstawienie, Tak, ja się broń Ciebie, Boże nie czuję jakimś tam, wiesz, niezwykle rozpoznawalną postacią sceny makowej, mam wrażenie, że wręcz taką nie jestem. Aczkolwiek jest mi zawsze bardzo miło, jak w jakimś odległym miejscu polskim ktoś podejdzie i powie tak, to ty jesteś ten Michał z Mangatki? Ja mówię tak, tak, tak. Yy, tak to ja. To, to w jednym zdaniu sam sobie zaprzeczyłeś, ale kontynuujmy to. to. Ale nie, to że tak wiesz, to przez te, nie wiem, ile lat nagrywania, przez już, skromność wrodzono. Ty, tak, takie ja już, to się może ze 3-4, może pięć razy zdarzyło, tak? Ja realizuję swoje hobby, zawsze chciałem mieć podcast makowo aplowy mm. Odkąd kiedyś. To tak jak ja. 100 tysięcy mm. lat temu nie wiem, czy ty Krzysiek pamiętasz, był kiedyś. To jest moje ulubione powiedzenie. Przed pierwszą wojną w Iraku byłem, słuchałem podcastu, który nagrywał Paweł Nowak, który nie wiem, czy on miał jakąś swoją nazwę, ale Paweł Nowak pisał wtedy bloga Apple Blog. Oczywiście, że miał. Oczywiście, że który miał. Był, Podcast nazy nazywał je... się Apple Blog. No okej, okay. on to nagrywał w jakimś radiu, już nie pamiętam, Frycz. Tak, radio frycz. I mi się to, mi się to bardzo podobało. To, 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 wiadomo, to było tak od sasa do lasa, ten mm. podcast, tak? Al, ale sama idea podcastowania mu się bardzo podobała. No i od tamtej pory, jak już kiedyś tam kupiłem sobie maka tak mm -hmm. no bo kupiłem sobie też może o tym porozmawiamy, to realizuję, stwierdziłem, tak. że dobra, trzeba realizować hobby, tak, to, mm. to, to to sobie tak już przez te ładne parę lat realizuję. To było tak, że kupiłeś też trochę tego maka przez Apple Bloga, bo to wielu tak zaczynało przygodę. Przynajmniej z tego pułapu wiekowego, może nie wiekowego, z tego etapu życia makowców w Polsce, tak? Nie, to chyba właśnie aż tak, to się był Ja wcześniej myślałem mhm. o tym, żeby sobie kupić maka, a okay. zanim kupiłem, no to tak przeczesywałem polski internet mhm. w poszukiwaniu jakichkolwiek informacji, żeby się trochę przygotować czy żebym miał, świet... no, wiedział czy ja czasem nie skaczę hmm. na zbyt głęboką wodę. I wtedy trafiłem na Apple blog Pawła Nowaka. Tak wtedy było chyba co, co wtedy w ogóle istniało tak, w internecie. Apple istniało. Była fotogenia. Tak było My Apple, była ba fotogenia, było Moje Jabłuszko. Na pewno był mój Mac Przemka Marczyńskiego. To na barku. Tak. tak tu gorąco pozdrawiamy. To były Pierwsze dni albo chwilę po tym, jak ja kupowałem bloga Christiana MacKozer.pl, także to, to, to było, to i to chyba już dużo więcej nie było z takich, takich źródeł informacji. No była, fo była fotogenia, potem było moje jabłuszko, uh -huh. czyli protoplasta i maga, tak. e, no i tyle. Tak, no i, i tu się kończyło. jednym mhm. z właśnie tych źródeł był blog Apple Blog, który do dzisiaj Aha. jest dla mnie jakimś fenomenem, jak <laughs> zyskał popularność, no ale zyskał, pewnie tylko to że prawda. był pierwszy i tak dalej. I mi się podobało właśnie ten, to, że jak Paweł prowadził te, te, tego bloga. Takie miałem wówczas. A, mm. nagram sobie podcast o, o Apple, prawda? No i tak to, się, tak, to się jakoś, tak to się jakoś zaczęło, tak? Zaczęło się też tak, że trochę przeniknęło później do Twojego życia zawodowego. To tak troszeczkę odsłaniając powoli jakby mhm. bramkę numer jeden, ale zanim to, to co nad tą bramką jest napisane? Kim ty jesteś w ogóle w życiu? No, oprócz tego, że podcasterem, no chyba, że tylko. <śm> <śm> nie, nie, podcast to jest oczywiście, plus do tego piszę coś czasami na MyApple, to jest mhm. oczywiście hobby, tak? To jest odskocznia od życia codziennego, mhm. taki jakiś sport. A o sporcie ten fragment podcastu, bo czemu nie, jest przewidziany, jest jakiś ten? Czy... Oczywiście, no. to jest jedna z trzech głównych odnóg, no. która się rozrośnie dopiero na jesieni. Ale... Ale spokojnie do tego czasu możemy spoilerować. Zapraszam, jeżeli chcesz troszeczkę o sporcie, bo, bo to bliski temat. To tak? zdaje się, że we wstępie tego podcastu masz coś tam, nie pamiętam, coś tam Jezus i coś porcie, tam Jezus. i sport i to się zmieniło. Już nie Dokładnie mówimy o lifestyle tak. tutaj w tym podcaście, tylko o sporcie, prawda? No, nie, nie mówimy też o upraszczaniu tam, gdzie się da, to. i te... 17 kontakt bankowych. <laughs> nie, dlaczego? rozwiniemy ten wątek. Odeślijmy to do pewnego. który to był w Tak. Odeślemy. Który... Ja specjalnie zalinkuję w opisie. Tak. <laughs> musicie odsłuchać ten odcinek podcastu bo czemu Nie, także to. Tak. A ja już nie wiem, czy to było w Boczemu Nie, czy to było u nie, Was. Nie, to było w, w Boczemu Magadze, nie. Ale to było... tak? tak. Okej, okay, no to nie będzie trudno znaleźć, dobra? Na pewno. E dobra. Dobrze, kim jestem tak w życiu z zawodu? Tak, ja pracuję w takiej instytucji, to znaczy nie jest żadna instytucja, to w stowarzyszeniu, to się nazywa Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Mhm. Ja na co dzień zajmuję się przede wszystkim edukacją inwest giełdowych inwestorów indywidualnych. Czyli uczysz, jak inwestować tych, którzy mają co inwestować. Eee, to uczę ich, jak się samodzielnie uczyć, żeby nie tracili za dużo pieniędzy. Okay. Tak? To... Czyli dajesz wędkę. Mhm. Tak, daję okay. wędkę, bo Dobra. taką wędkę masz mhm. się iść naucz i nie trać pieniędzy. A w co inwestować, to się mhm. już sam nauczę, jak to robić. O tak bym to, to powiedział. Mhm. To jest tak trudne, że nie chciał. Nie czuję się w żaden sposób mocny, żeby uczyć kogoś, jak ktoś ma inwestować. Mimo tego, że. Mhm. Jestem na rynku finansowym no wielokrotnie dłużej niż nagrywam podcast yy, OAP. Mm -hmm. A ile nagrywasz? Nie, nie, teraz mnie zabijesz. Nie wiem, jakiś. Teraz będzie kalendarz. 7-8 lat. <noise> 7-8 lat, okej. Okay. to prawie tyle co. Nie, no nie, no, troszkę, nie, nie, czekaj, 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 co ja mówię. Czekaj czeka, stój. Zatrzymaj się. Kupiłem swojego pierwszego MacBooka. No i piękny most będzie. Eee, Kiedy? Jak był pierwszy MacBook w obudowie aluminiowej Unibody? To który to był rok mm, I chwilę. Okej, okay, jeszcze nie Pro. Jeszcze, tylko zwykły tak, MacBook. Tak, 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 2008 okay, 2009. Okay. Chyba dziewiąty. Jakoś tak. Z... Bo z dziesiątym ja kupowałem już Pro w Unibody. Ale ja kupowałem w 2009 później Pro w Unibody. Bo, to pewnie tak. Bo ponieważ yy, zalałem. Po, po kilku miesiącach użytkowania wylałem sobie kawę na ten pierwszy komputer, co, mi, oh, oh, oh. Tak, co mnie skłoniło do dosyć szybkiej przesiadki. I pamiętam w ogóle tak, ten komputer celany kawą to były jeszcze te czasy, że można było komputer rozkręcić, zanieść do jakiegoś serwisu. Mhm. Chyba McDonald's mhm. we Wrocławiu, ale nie jestem pewny. Tam. Bo jak, to jeszcze, jak to jeszcze było możliwe, tam yy, wylutowano większość układów, wyczyszczono te kawę, mm. tam spoty układów, wlutowano i komputer działa do dzisiaj. Bo ja go mam gdzieś tam na radarze, wiem gdzie on jest i wiem, że on działa do dzisiaj. On tam zatrzymał się wiele systemów temu, tak. mhm. <laughs> ale, ale działa do dzisiaj i wszystko z nim jest dobrze. Mam wrażenie, że przy dzisiejszej integracji, miniaturyzacji integracji, Nie byłoby szans. To, to już mhm. raczej jest raczej to jest, jest bez szans. A wtedy można było to zrobić. Można było go rozkręcić, wyczyścić, ale wyobrażasz mhm. sobie wylutować układy z płyty, wyczyścić Trochę i tak. wylutować. Powiem tak, trochę tak, dlatego po pierwsze, że tata mój jest z wykształcenia z zawodu elektronikiem, w sumie też elektrykiem, ja więc też jest dużo takiego wylutowywania w domu widziałem. Mhm. A po drugie, pamiętam jak zawsze Kinga Ochendowska w swoich felietonach i w ogóle w życiu, bardzo, bardzo tęskni za czasami tymi, które przywołałeś, kiedy to maki można było samemu w domowym zaciszu naprawić. I tak naprawić, że jeszcze działały kolejną dekadę. To jest coś... Obecnie, dziś nie, nie da się tego zrobić. Dobra, czyli a teraz wracając do wieku podcastu, to wydaje mi się, że ja to ten podcast wymyśliłem chwilę po, jak chwilę po po tym jak, jak, kupiłeś. jak kupiłem, więc, więc A to może się nawet sprawdzić. w iTunes? Mo... kiedy był pierwszy odcinek. Może się przecież zdarzyć, że Magatka ma 10 lat. To tak, może. Oj, oj, oj. Może czekaj, no to, to, to ty nie sprawdzę. Ja się nie sprawdzę. Ja popadzę. sprawdzę. Tak? Oj, ja, ty... jest... w... ja się. Kto... To w sumie nie ma aż tak dużo odcinków. Gdyż Maggatka jest, jest, jest nagrywana raz na… No, no tak nie za często jest nagrywana. To był 22 lipca, tak. w sumie za niedługo będziesz miał święto, roku pańskiego 2011, I czyli 30, okay. w przyszłym roku dziesięciolecie. Okej, okay, czyli jeszcze chwilę, tak, tak. 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 I jest... Ja liczę, że na 10 lat to będzie gruba impreza. To. Tak, i nie mów, jeżeli tam jest napisane, ale z okazji 200… a który jest teraz odcinek? 180 któryś, nie? Czy tam… No, już, nie, no już nie zamknąłem, można. ale mm -hmm. to ci powiem, który jest teraz odcinek 187. Czyli jak widzisz, w 9 lat nagraliśmy tyle, ile ty nagrałeś ile w rok z hakiem. No nie, nie, to dwa. jeszcze dwa, nie... dwa. dwa, z hakiem. Który teraz? Dwa jest? Bo czemu nie teraz, to które? 123. No to za chwilę, mnie przegonisz, tak? To jest ten, mm, no, no, już tak teraz nie będzie. Tak. Teraz już trochę wyhamujemy spokojnie. Tak. Ale zdecydowanie ten pierwszy rok był bardzo interesujący. Więc intensywny. znając to było... tempo nagrywania Maggatki. Mm, jeszcze dziewczyn? ze dwa no. lata i będzie dwusetny odcinek. Mm. I, I co? I w dwusetnym odcinku będzie konkurs. I w, kon Oho. I w konkursie to mogę dzisiaj zdradzić pytanie, jak się nazywała Maggatka, zanim nazywała się Maggatką. Znaczy, szczerze to, oprócz głupiej odpowiedzi Max Szarlotka, nic mi nie przychodzi do głowy. To nie, zgaduj nie, nie, nie zgadujmy teraz. Nie zgadujmy teraz, bo ja później że się wygadanie. Nawet nie wiem, więc. A to, a to tak. Więc, tak, tak. mangatka nie od pierwszego odcinka nazywa się mangatka. Ja myślę, to. Dobra, to y, Michał. Y, Powiedziałeś, że to, no to 2011 rok, mhm, tak? Zaczynasz tak. podcast, bo, bo jesteś zainspirowany Pawłem, jesteś zainspirowany w ogóle tym, żeby, żeby nagrywać podcasty, bo ci ta forma przypadła mhm. do, do uszu, do gustu, jak zwał, tak zwał. No i dobrze, i wybierasz Apple, bo to twoje hobby, wtedy już masz maka. I jaki jest, jak jest, jakie jest Twoje postrzeganie tego maka wtedy? Ty masz jeszcze coś oprócz maka, czy to jest tylko taki rodzynek? Taki rodzynek. Ja, A co było przed nim jeszcze? Ja pracowałem, liczę 8 lat Aha. na uczelni wyższej gdzie używałem Aha. komputera z Windowsem i akurat był taki moment Aha. że zmieniłem pracę i stwierdziłem, że muszę zmienić coś w życiu i kupiłem swojego pierwszego Maca tak no to nie będę tego ukrywał tak trochę e, trochę tak żeby wiesz jaki ten komputer miał feel and look Wiesz, to nie była okay, super. po przy, prostu przy, przy... design cię skusił. Johnny Ive. Nawet nie wygląd komputera, ale pamiętam, ja jestem yy, dzieckiem efektu Halo iPod a touch. O. No, no okej, okay. ja teraz to muszę w mózgu rozłożyć teraz, a ty kontynuuj. Tak. Hmm? Ja nie miałem iPhone'a, bo to mimo, że to już patrzy jakieś lata 2008, mm -hmm. coś tam i tak dalej. Mm -hmm. Miałem yy, gdzieś mój kolega. Z uczelni wtedy miał pierwszego iPhone'a, Jak ja zobaczyłem pierwszego mm. iPhone, po prostu wiesz, spadłem z krzesła, że to może tak działać, tak? W czasach, gdzie, gdzie ja miałem Ericssona W30i, czy nie będę jak się ten telefon nazywał, był taki tak. Ericsson. I był, ja pamiętam, był, że tego iPoda Touch, który chyba wyszedł chwilę po iPhone'ie, nie wiem, to też jakieś lata, 2008, coś mm. takiego. Nie wiem, kiedy pierwszy iPod Touch wyszedł jakoś tak. No ja byłem zafascynowany, jak to działa. Tak, a to jeszcze były takie coś, że miałem założony konto, Przecież w Polsce nie było czegoś takiego, jak sklep iTunes, Miałem założone mm. konto, bodajże na jakieś, ameryka jakieś amerykańskie mm. dane na fikcyjny adres. Zdobywanie mm. kart z drapek, żeby tam za coś zapłacić. Tak, tak, no to tak. to tak, tak. Ja pamiętam jak kupowałem taką aplikację, radium się nazywała, chyba tak, to była jedna z pierwszych aplikacji w ogóle do słuchania radia nieinternetowego, znaczy jakby zwykłego radia, też na przykład trójki, tak, streamowałem, wiesz, przez internet, tak, streamując sobie przez internet, taka piękną miała ikonkę ta, ta aplikacja, ten radium cały, właśnie z polecenia, z polecenia któregoś z chłopaków z Apple Bloga. I, i, I okupowałem właśnie tą metodą, o której, o której ty mówisz, czyli gift kartem sprowadzanym za oceanu na jakieś w ogóle fikcyjne konta, cyrk. żeby ją tylko zainstalować. Cyrk, cyrk na kółkach. Ja pamiętam jaka była wrzawa w społeczności, już wtedy w większości portali, które do dziś istnieją makowych Jak wszedł iTunes w Polsce. Tak, to było niesamowite. To był taki dzień zero. Był nie? dzień był zero. wszystko. I Przemek Pająk napisał wtedy <grym> tak, to mm, to słynny, słynny wpis, że z pierwszym Polakiem, który, który tak, kupił tak, piosenkę tak, w iTunes. Tak. Do dzisiaj y, hashtag pierwszy Polak krąży po różnych tam, jak ktoś coś weźmie. To prawda. <grym> Do dzisiaj wszyscy mają. Chociaż to nie wszyscy to kojarzą. Tak? Nie wiem, czy ten wpis jeszcze gdzieś istnieje w internecie. Trzeba by to przekopać, tak? Czy, mm. Ale to, to pamiętam, tak było. No i wracając tym, Aha, już, o tym iPodzie Touch mówiłem. No i no ten no. iPod Touch mi się, tak. tu byłem zafascynowany, jak to działa, jak to mm. pachnie i tak dalej, tak? Mm. I myślałem sobie: Kurczę, jak to fantastycznie się obsługuje, boże, jakie cudne urządzenie to pragnę to mieć i chciałbym mieć komputer, który się obsługuje tak samo. No i tak już trochę sobie mm. mówiłem, że to będzie świetne, bezproblemowe i mm. gdzieś tam sobie właśnie kupiłem tego pierwszego MacBooka. I kupowałeś pod korek konfigurację, czy podstawę wtedy? Jakąś wysoką, ale wtedy w ogóle nie byłem Wysoko. świadomy czegoś takiego, że jest coś takiego. Żeby kupować na maksa. Tak, <laughs> że są jakieś konfiguracje CTO i tak dalej, nie? To w ogóle nie byłem <laughs> świadomy. No i. No i co miałem powiedzieć? Aha, pierwsze trzy dni pamiętam. Do dzisiaj. Mam tak. Mm -hmm. to mi się aż tak mocno wyryło w mózg, że ten komputer kupek pieniędzy kosztował, nie? Ja, ja przepraszam, że ci przerwę, to jest, drodzy słuchacze, ten efekt Jobsa, nie? Zawsze mówi, że pierwsze trzy, nie powiesz pierwsze cztery albo pierwszy dzień. Zawsze musi być trzy. Pierwsze trzy dni, tak, dobrze, kontynuuj. Ale przez pierwsze trzy dni miałem <laughs> tak, że wiesz, mm, trochę się usprawiedliwiałem, że wydamy to kupę, kupę pieniędzy. Zresztą forcy, powiedzmy to wprost. Tak, kup, kupę forcy, <laughs> ale to, że to się tak śmieję. Dzisiaj mniej niż kosztuje dzisiaj iPhone, nie? W, no tak, ja przecież Pro kupowałem za 3599 zł. A ja tam 4, MacBooka Pro. Tego MacBooka jest jakieś no. tam 4 coś, a później już tego MacBooka Pro, co kupiłem za pół roku, to już za 6,5. To byłem, mm. ojoj, jakie takie czasy już nie nadejdą. Jakie, jakie słyszę. I to była najwyższa konfiguracja <laughs> MacBooka Pro. Chociaż no chyba przypadł bez CTO, bo tam jeszcze coś później się może okazało że można było coś dołożyć. Hmm. Ale pierwsze trzy dni to było pewne bardzo ważne. Yy, tak siedziałem przy biurku, coś tam próbowałem robić, coś robię i tak myślałem, hm, Co to ja zrobiłem w ogóle? Na co mi to było? Nie? Na co mi to było? Nie miałem wtedy jeszcze Offesa na Maca. Ovisa na maka i próbowałem. Bo chyba go nie było. Był, był, był. Jakiś tam Office był? 2007, okay. oczywiście. Pudełkowy. Pudełkowy. Mhm. E... Nie, 7 nie mógł być, bo zawsze parzyste. 2008. No to 8. No to 8. Na Maca zawsze. parzyste. No to 8. Mhm. I też tak pamiętam, że zastanawiałem się, po, po co mi to było? Mhm. Kombinowałem jak gadu gadu zainstalować. No to były moje problemy w <laughs> tak. czasach, tak? Adium. Adium. Tak to jest. Było. to była ikonka, taki no, kurczak, tak. już nie pamiętam do końca. Kurczak, kurczak, no no, no, e, bo iChat nie działał, nie wpinał się, e, tam tylko Irc działał na iChacie, to było adium. Tak, tak. tak. No. To to tak, tak. No. i druga, i jak, ale po trzech dniach, po trzech dniach jak już się trochę przyzwyczaiłem mhm. i gdzieś zdobyłem tego oficera, czy zdobyłem? No, kupiłem gdzieś, tak. Chyba poszedłem mhm. do jakiegoś i, -spotu i kupiłem. Hmm. Chyba tak to było właśnie. Dzisiaj mam. Ja to mam to na, na przykład płycie, na płycie iWork. Tak, ja mam iWork. Też mam gdzieś no. na płycie jeszcze iWork, gdzieś zakopanego. Jakiś czy... system mam też na płycie, też tylko mam. nie wiem, już jaki. Chyba Snow, Eleo... Snow Leopard albo Leopard? No ja się tak. Leopard. A Snow Leopard to czasem nie. Na był. pendrive był. Kto, który system wprowadził Mac App Store? Snow Leopard. A, czyli od Może. Snow Leoparda kolejne, kolejne systemy już były sprzedawane przez. przez no? Nie sprzedawane, przekupowane. Hmm. A potem Stasinek Ku... przyszedł, to, wiesz, to bez tego się nie może. Pozdrawiamy Stasinka. Stasinek, no, drodzy słuchacze, to jest. Połóż tutaj Stasia, ja cię o. później podłączę, dobrze? Tak, Kochane dziecko przyniosło do podłączenia, do ładowania. Tak, swojego Nie pada, bo przecież będzie nieszczęście, jak się rano. Proszę bardzo. Czytaj, Ty będziesz dobre. miał nieszczęście. I kontynuując, jak, kontynuując. jak tego Worda no. kupiłem i zacząłem być kompatybilny mm -hmm. z otaczającym światem i zacząłem się powoli mm -hmm. przyzwyczajać do takich rzeczy, które dzisiaj są oczywiste, takie rzeczy typu Windows Management, tak jak to wszystko mm -hmm. działa i tak dalej, to świat zaczął być no, piękniejszy. To myślałem, no dobra, uff, to odetchnąłem. Znaczy, że można tego, można tego sprzętu normalnie Normalnie używać i to też były czasy takie, dzisiaj to jest praktycznie już niespotykana rzecz, kupowania aplikacji w paczkach. Mhm, tak zwanych bu bubelkach. Tak, czy jako pierwszą z... Tak, tak. Taką no, no. bardzo dużą paczkę Mac Heist. Była. Oczywiście, oczywiście. Jakie tam cuda były wtedy. Tam były po prostu wszystkie takie czołowe, niektóre przetrwały do dziś, aplikacje, które można było mieć na Maca do kupienia, po prostu. W cholerę tani, mówiąc zupełnie z Teraz, cenę. Tak, teraz w tych paczkach to już tak trafi się z jedna taka sławna, no i jakieś tam pomniejsze. Wtedy były takie czasy, że jak już była paczka, to tam było, był krem de la creme, nie? Zgadza się. To... I jakoś kupiłem sobie chyba tę paczkę mm. i zacząłem wtedy gromadzić programy na Maca. Tak? To już były chyba te czasy, że mm. nie pamiętam, a teraz zastrzel mnie, Pixelmator już był. Nie, nie, nie chyba... jeszcze nie. Oj. To już mogło być. Nie mówię, że najnowsza wersja, teraz ale jakaś tam, jakaś tam jedna z pierwszych. Mm -hmm. tak No i tam było parę wiecie. takich programików, y, takich no już teraz nie pamiętam zupełnie, a ja zacząłem zgromadzić te programiki różnego rodzaju i zacząłem oddychać. Już uff, coraz więcej mi to daje, co, coraz, wiesz, no, sprawniej się poruszam, potrafię coś nagrać, przetworzyć, wyeksportować, nie wiem, grafikę potrafię obrobić i tak dalej, i tak dalej. Jestem kompatybilny ze światem, jeżeli chodzi o pliki, wiesz, Worda, Excela. No to już, 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 już wiesz, już, już, już zaczęło już mi być dobrze, prawda? Mm -hmm. Pierwsza wersja dla twojej informacji jeszcze rzeczywiście Pixelmatora to był rok 2007. No, czyli zanim się przede na Maga mm. Pixelmator istniał. Mm -hmm. W 2011 to już była wersja dla Kameleona wydana w, o tym. Nazywa, nazywała się Kameleon, wydana w październiku 27 dla ze wsparciem dla Lajona. A kiedy już. była potrafisz jak masz jakąś auto masz, masz widze, mm -hmm. że masz, Widzę, że masz jakąś ściągę przed sobą. Czy potrafisz odpowiedzieć po na, na takie pytanie? Kiedy ostatni raz trzeba było kupić Pixelmator no. Że zapłacić za niego jakieś pieniądze. Nie mówię o Pixelmatorze Co, no. Pro. Bo to jest nowy produkt, trochę inny, tylko o tym prostym, wszystko, ale z mojego punktu widzenia, wszystko mającym piksel że który generalnie. No, nie, 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 nie ma tej informacji. Tutaj bo to jest instytu. program, taki wiesz. Mm, to wiesz, znasz powiedzenie. Ja go używam, wiem, wiem. Powiedzenie ma gadki, że no. to jest program, dla którego, dla którego ludzie mogą kupić maka prawda? No to to jest właśnie takie i jeden z wielu, w Tak, się. typu on tam kosztuje, nie wiem ile kosztuje pixelmator, nie wiem, z 25 nie, dolarów, coś takiego. No, nie, jakoś jakieś grosze zresztą. On jest jednym z pierwszych też programów, a właściwie aplikacji, mówiąc po makowemu, które, które działały na zasadzie tych płynnych płynnych bloczków, tak? Potem był Audi Hijack, że, że nie było jakby tego takiego zbitego okna aplikacji, tylko, tylko pewne moduły, które się. Umieszczało na ekranie i, e, i nie było tej ramki, tak, nie było takiego Photoshopa, tak. Mhm. E, I to on, na przykład tego pixelmatora dla mnie wyróżnia i, i rzeczywiście te wszystkie jego ta jego prostota ogólna e, jest właśnie tego typu. E, Argumentem do przejścia na tę platformę, jednym z wielu. Dobra, powiedziałeś o, o, o tym, że, że wcześniej pracowałeś na Windowsie. Rozumiem, że żadnym innym systemem skalany nie jesteś, typu Amiga na przykład albo coś z takich. Tych, nie, nie. nie, nie. Okay, czyli klasyczna droga, tak jak u mnie: Windows, a potem, a potem Mac i drogi powrotu już nie ma. Dlaczego to to jeszcze do tego zaraz przejdziemy? Pojawił się Mac, powiedziałeś, że odetchnąłeś. To pogłębimy ten temat. Odetchnąłeś tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o hobby, czy jeśli chodzi o pracę też, a jeśli tak, jak się domyślam, to dlaczego? Mm, wiesz co, to chyba o taką pracę, takie wiesz, rzeczy, które ja mogę codziennie robić bardzo szybko, mm. tak? typu uh -huh. jakby mnie ktoś teraz posadził przed Windowsem i kazał nagrać podcast, to nie wiem, jak bym się miał za to zabrać. Chodzi o uh -huh. oprogramowanie, nie? Dla mnie jakby potęgą uh -huh. maka jest właśnie ten, wiesz, moja żona się śmieje, że na, na Macu jest wiesz, milion programików i każdy służy do jednej malutkiej pierdółki. No trochę tak jest, prawda? Ale ta, on za to tę malutką Tylko, że on robi, ro, robi, bardzo... robi tą pierdółkę najlepiej jak może. No, otóż to. No. Otóż to, tak? Uh -huh, tak, uh -huh. wiesz, jak miałbym, posadziliby mnie przed Windowsem, no to wiadomo, to jakieś ofisa trzeba mieć zainstalowanego, bo to już jest synonim uh -huh. niemalże, wiesz, komputera, uh -huh. że to musi być, wiesz, Wortex ali program antywirusowy, tak? tak Zainstalowany. Tak. To na Macu, właśnie ta potęga platformy, to jest właśnie to, że to jest właśnie ten milion programików do tych wszystkich drobiazgów, tak? Czyli, wiesz, ja mam, wiesz, wszystkie narzędzia, żeby nagrać podcast, wszystkie narzędzia, żeby obrobić mhm. jakoś grafikę, tak? Wszystkie, mhm. wszystkie narzędzia, żeby, nie wiem, do, do, do właśnie, nie wiem, do jakiejś mojej organizacji pracy. Do hmm. jakiś manager haseł, Coś Wszystko jest. Wszystko. Manager haseł, czego, czego na Windowsie nigdy tak zaszczepione. To nie było zaszczepione zdaje się, wśród, że już, wśród tak. użytkowników platformy. Zdaje się, Teraz że jest. One Password ale... od jakiegoś czasu zdaje się na Windowsa istnieje, ale Jest nie... na wszystko już chyba. Ale praktycznie Ale on się lata Aczkolwiek... później pokazał, prawda? Tak, tak, tak. tak. No i, i on się już pokazał, kiedy to scena Makowa, tak, wprowadziła, zaszczepiła, jakby w ogóle. Pojęcie menadżera haseł, no Kamala, ale kto to, to tam w dawnych czasach Windowsa tak. myślał o tym, żeby w jednym programie trzymać e, wszystkie hasła i pamiętać hasło tylko do niego. No, mm -hmm. no więc, jakby Think dla to mnie, to, Mac, ta potęga Macha to jest to, że to jest zbiór tych właśnie, wiesz, wielu, 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 wielu programików, które jak umiejętnie sobie dobierzesz. I tam wydasz hmm. na nie trochę pieniędzy, to masz właśnie taki zbiór hmm. właśnie takich super, super mocy, dzięki których jesteś w stanie, wiesz, to wszystko świat ogarniać lepiej, prawda? Ty mi przypomnisz, czy ty oglądasz Gwiezdne wojny? No ja znam na pamięć wszystkie Gwiezdne wojny, możesz wspaniale mi się, e, Bo Bo nie, 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 to tego nie zamierzam, bo sam, sam jeszcze bym się wkopał, a też wiele razy oglądałem każdą część. Więc ja tylko to tak sklamr sklamruję ten wątek tych małych aplikacji, że to jest tak troszkę jakby jak, jak flota, flota rebelii i flota imperium. Imperium wytacza ogromne, działa, ogromne krążowniki, które rozwalają małe stateczki niepo niepozorne rebeliantów. Tak? To tak trochę właśnie z tymi makami, makami bywa. Ładne porównanie, prawda? Mm -hmm. Godzinę myślałem. No, to dobrze. Dobrze. <laughs> dobrze. To teraz przejdziemy do wodku pod tytułem DOC, bo na Macu nie ma oczywiście ani na iPhone'ie, ani na iPadzie już pojęcia typu programy trzyma się gdzieś w jakimś menu start, nie wiadomo w czym, tylko jest ten doc, czyli ten paseczek to taki element charakterystyczny dla całej platformy, widziany w Hollywood lata temu, dekady temu już. Więc co ty masz w doku na Mac OSie? Tak chodzi, to pod tym pytaniem oczywiście mhm. tam mam na myśli takie aplikacje, które musisz mieć, bo, bo jakby nie ruszysz. Mhm. Będziesz zmieniał pewnie komputer niedawno, niedługo, to powiedz mi, co nainstalujesz. Wiesz co, wiesz co, to się u mnie zmienia, to jest płynne, mhm. ale to, to, powiem ci tak, tu nie będzie żadnych zaskoczeń, jakieś o matko, no. jakiś po prostu, o Jezus ma jaki program. To jest standardzik, nie? Mhm. Oprócz Findera to tak jest App Store, wiadomości Google Chrome. Safari. Też mam kroma Kromam mm -hmm. Safari. Tam zamiennie używam do różnych rzeczy. Mail. Mm -hmm. Program mail. Mm -hmm. Omnifocus. No to za, to zaraz. Ok. Dalej Slack. Mm -hmm. Tak. Mm -hmm. Slack. Kalendarz. Notatki. Preferencje systemowe. Nie wiem. No tutaj mam tak w tym miejscu. Też mam. For, mm -hmm. Forklift. Reader. Też mam. Tweetbot. Tak jest. Wszystko. No to wszystko co masz, to posiadam również ja, plus jeszcze kilka innych. A w czym piszesz? Yy, na w IA Writerze. No właśnie, ja go też mam w doku. Mm -hmm. Tak, tak, w Writerze, Czyli ale czy, jakoś, ty jakoś jesteś team IA Writer. Tak, jestem team IA Writer. Yy, nie jestem team Ulises, ale tak no właśnie. wiedziałem, że to... No to a, bo mi się nie podoba, tak, ale no dobra, to już niech tam trudno. Mm, mm -hmm. Może kiedyś, ale no po prostu Kiedyś tam, 100 lat temu, jak przymierzałem się do Ulyssesa, bo teraz to można zmienić, do, no. do Ulyssesa teraz no. można podpiąć jako źródło, żeby on zapisywał nie wiem, no, pliki, tak, nasze teksty, zewnętrzny katalog. I można wskazać, na przykład katalog i więc możesz pisać, i to i to, to, to jest edytor Markdown, wypluwa pliki txt, tak. możesz obrabiać te same teksty w dwóch edytorach jednocześnie. To jest odjazd. Tak to, prawda. Nie, tak, to prawda. I to jest odjazd, i to jest odjazd w ogóle całej platformy. W Julisesie to można robić po prostu tam, tam można czarować. tak, To, to wiem, bo, bo Wojtek u nas właśnie w imago Pietrusiewicz siedzi, on jest właśnie team Ulises i to, co on ma tam porobione. To mózg wybucha, ale to jest siła też tej platformy, tak od szorkaców przez, przez cały silnik tego programu, to na co pozwala, tak. Mm, więc... Skryptowania, nieskryptowania. To, tak. A kiedyś było takie, ja nie pamiętam, czy jak to tak do końca jest, że pliki w Ulyssesa były zapisane gdzieś we wnętrzu Urisesa. Nie, ja, ja, nie ja, ja nie wiem, ja nie wiem, nie jak, ja ale... jak to teraz jest, ale kiedyś tak było, że był gdzieś we wnętrzu Ulyssesa. I wiem. teraz dla mnie ten AI writer jest no taka potęga, że jak nie wiem, będę miał kiedyś 100 lat. Mhm. I nie wiem, nie będzie już platformy Mac, bo Apple zbankrutuje, będzie coś z tego zastąpi, zastąpi. Tak? To jest coś jakieś, wiesz, wielka wywrotka i tak dalej. Nastąpi. Będą już inne systemy, mhm. inne coś, do, tak dalej, to te pliki dalej będą. Tak. Nie te pliki dalej będą. I zawsze będą tak. otwieralne, no bo plik TXT otworzy nawet maszyna. Tak, czymkolwiek. Mam tak. wrażenie, że plik TXT się otworzy. Mhm. Jak ktoś dzisiaj pisze coś w Wordzie, no to ja tak albo pisał, nie wiem, kiedyś coś, w czymś, jakimś dziwnym edytorze, to ja nie wiem, czy on tak pliki w Worda. jak Jakby za 50 lat z dzisiejszego Worda, Dlatego gdzieś jak w czymś bardzo, za 50 lat. Jak bardzo szanuję Pages i lubię, tak mhm. w życiu tam bym na przykład nie pisał. I nigdy tam Pelytonów nie pisałem. Zawsze to był Markdown Z tego właśnie powodu, o którym mówisz. No. Na samym początku pisałem w ogóle w systemowym, jak on się nazywa już Text TextEdit. Text no, tylko wyłączonym z tego trybu e, prostszego, tylko po prostu do trybu tekstowego. No i pisałem w, no, w txt, tak. No, więc e, też z tego powodu, żeby jemu z, w razie czego na wszystkim otworzyć. Dobra. E, ja ci powiem, to był ja, ja, ja wzbudzam mm -hmm. czasami sensację wśród ludzi. Jak ktoś mnie prosi o napisanie jakiegoś tekstu, ja piszę i wysyłam komuś txt. Ze, ze świata Windowsa i ktoś się no. bardzo dziwi. Że ja nie wysyłam Worda, tylko w pliku TXT coś wysyłam. Tak... Plus, plus iWritera i tych innych edytorów Markdownowych jest też taki, że one eksportują do, do Worda, tak? No bo jakby Markdown jesteś w stanie wypchnąć gdziekolwiek i to będzie dobrze wyglądać, nie? Tak. Bo on sobie tam nagłówki sam przy eksporcie utworzy i tak dalej, tak. nie? Ale rzeczywiście, jakbyś tak jak tak mówisz, że wysyłasz XT, to ja bym się też dziwił. Nie? Tak, to, no wiesz co, na maku <laughs> bym się nie zdziwił, ale tam tak jest. W świecie tym drugim, tak? Po tej drugiej stronie mm. barykady, to jest tak, co ty mi wysłałeś? To, my, to już pięknie, już podzieliliśmy społeczeństwo, to, to już explicit i możemy teraz mówić już absolutnie o wszystkim. No, Więc wiesz co? my w tym swoim pierwszym świecie... No. Ale to ma jeszcze zaletę, bo powiem ci, mmm, cały mój katalog... Nie, nie wiem, czy mogę teraz, czekaj. Yy, mogę czy nie mogę? Yy, momencik. I patrz, nie chcesz. Coś... Tak, mogę. Mam tutaj jakieś zapisane grube kilkaset tekstów w katalogu AI Writer. One zajmują wszystkie, wszystkie razem, łącznie 1,9 MB. Nie? Proszę bardzo. Tak, no. ten argument już jest troszeczkę nieaktualny, ale kiedyś tak było. Mm -hmm. Teraz troszkę to poprawili, tak? te pliki Wordowe zajmują zdecydowanie mniej, ale kiedyś tak było, że jakiś tam, wiesz, jedna strona A4 w Wordzie potrafiła zajmować kilka megabajtów. Mm -hmm. Tak, mm -hmm. to, to pozbierali się. Pozbierali się. Więc te, te pliki worldowskie też są to odpowiednio odchudzone, ale kiedyś ten argument był super ważny, nie? Że, że mówię, że kilkaset, grupę, kilkaset tekstów zajmuje 1,9 MB. Wszystko. Ale łącznie do kupy, to mój dorobek tam z ostatnich paru lat, nie? Mm -hmm. Tak, to jest niesamowite rzeczywiście. E i, iPhone teraz, bo, bo iPhone'a posiadasz, od razu pochwal się jakiego, Extreme. a właśnie, bo myśmy jeszcze nie zrobili tutaj sprzętowego porno, nie powiedziałeś na czym ty pracujesz, więc jaki ty masz ten komputer teraz? Ja mam MacBooka 12 z 2016 roku. O. Tak? Z, Czyli tego bez wentylatorka? Yy, tak, tego bez wentylatorka. On jest super kochany, leciutki, po, więc ja go uwielbiam nosić. Że czasami wychodzę z pracy czy z domu i łapię się za kiesze, no, że, za torbę, uh -huh. czy ja na pewno ten komputer wziąłem. Więc pod takim uh -huh. względem to, to jest rewelacja, aczkolwiek mm, ewidentnie odczuwam w nim brak mocy. Przy, uh -huh. przy jakichś takich rzeczach, jak się robi, nie wiem, jakiś, wiecz, jakiś streaming, wideo, live na Facebooku. Coś tam, mhm. to, to, to jakiś wiesz webinar się prowadzi, na tym, to, to mój komputer mhm. umiera, tak? To widać ewidentnie, że on tam. Chciałoby się powiedzieć, że odlatuje, tylko że nie ma wentylatora, tam, więc, więc za bardzo cisza, nie ma czym. Tak, ale umiera. umiera tam no, zwalnia i to, to, to bardzo. Nie? Mhm. Także, natomiast, to takie, jeżeli ktoś nie robi takich rzeczy, i na przykład by jego pracą jest wysyłanie maili i pisanie tekstów, tak, trafi sobie wyobrazić, to super. I jeszcze musi być mobilny. Tak, jeszcze musi być mobilny, to to jest rewelacyjny no. sprzęt. Super, nie super, bo teraz przejdziemy do iPada. Mhm. Ty masz iPada Pro i to bardzo dobry model. Mam taki sam, więc e, chociaż nie jest najnowszy, to go kocham miłością e, ponad wszystko. 10,5. E, dokładnie. Ma jeszcze te old ramki i, i, i touch ID i dla mnie to jest pewien. Pew, łezka w oku się kręci, już go wymieniałem, odkąd go kupiłem. Z pięć razy na tą samą wadę fabryczną, więc mam cały czas, jakby od Apple mi daje nowy model, więc tym bardziej go nie chcę sprzedawać. No i jak na niego tak patrzę, i ponieważ to jest ostatnie w sumie ramkowe urządzenie, jakie mam, bez żadnych dziwnych ekranów, to jest ok. Więc masz tego iPada i. Nigdy nie, nie skręcałeś tak w kierunku, tam, iPad Only, jakby ludzie źli, iPad najlepszy. Tam próbowałeś, nie, czy nie bardzo? Nie, 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 nie. nie, 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 nie. To jest no nie. za wcześnie, mimo tego, że iPad naprawdę robi mnóstwo fajnych rzeczy. No bo mamy już system operacyjny dla niego, nie? Tak. i a jeszcze chciałem Cię zapytać, a przepraszam, no. właśnie powiedziałeś, że ty tego iPada. Nic nie robisz, tylko go no. wymieniasz na nowe modele, tak? No bo to, Dobra, jak się psuje? No to, to ja jestem jakiś w czepku urodzony, bo mi się mało rzeczy no. psuje, oprócz oczywiście Apple TV. No, które tutaj... Ja jak do ciebie przyjadę, mm -hmm. ja już tak mam no. i go wezmę do ręki, to ja ci udowodnię, że, że coś się w nim zepsuło. Ja już tak parę orzutów się narzekałem i za każdym razem znalazłem jakąś wadę. No teraz to... mi tego nie rób, bo on jest po gwarancji. I to jest tak, jeżeli chodzi o prędkość działania tego iPada, no to ja tutaj złego słowa nie powiem, on nie wykazuje najmniejszej słabości. on działa rewelacyjnie szybko więc to jest naprawdę super jak mm. już ma parę lat natomiast już ewidentnie czuję że bateria w nim szału nie robi tak 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 baterie generalnie w tych iPadach dosyć szybko lecą na łeb szyję nawet w nowych modelach to ja potwierdzam ten który mam teraz ma półtorej miesiąca chyba tak. Od wymiany i żywotność w baterii w Coconut Battery, mhm. takiej aplikacji, jednej z tych wielu aplikacji doskonałych na macos na urządzeniu właśnie iPad Pro, wskazywana jest jako 90%, chyba 1%, a sprzęt ma półtorej miesiąca. Więc jakby ja rozumiem, że był wyprodukowany jako egzemplarz na wymianę, czyli ten replacement model, tak, w 2000, bodajże 2018 roku, ale nie wydaje mi się, żeby leżąc. W fabryce czy tam w sortowni przez załóżmy półtorej roku stracił 9 pojemności ogniwa. Mm, nie bardzo, więc y, tak to jest problem tych tych modeli. Ale no. wiesz co, bo to już, już nie wiem ile ja już mam tego i padać. Zastrzeliłeś mnie, nie wiem z którego mm. to jest ten model, jest z którego roku. No musiałbyś podpiąć do kokonata to by ci pokazał kiedy był y, składany poczekaj, w fabryce. Poczekaj, Zobaczę moment może to moment chwileczkę. Może jest w preferencjach gdzieś teraz. No ja w sumie to nie wiem. Może jest WebAut? Tak, ta cez zmakowcy. No, tak. tak. tak dużo ja jestem, zamiast. wiesz. Ja kiedyś pisałem bloga, jeszcze już teraz go już prawie nie piszę, to tam miałem zawsze pod tytułem Okiem zwykłego użytkownika, więc ja nie wiem takich rzeczy. <laughs> ja miałem upraszczać gdzie tylko się da. No, 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 to. no, no, no to właśnie. Tak, to nie, to trzeba znaleźć, tak się nie mogę kompromitować tutaj na wizji. Aha. iPad Pro 10,5, tak? Kiedy on. To ja w Mac, Mac Trackerze znajdę. No, no, ty też szukaj w tak, MakTrakierze, a ja poszukam. Nie, no, matko, pokazuje mi wszystkie a... możliwe sklepy typu Wikipedia, bo nie, nie wiki typu Morela i tak dalej. Ja nie chcę. <ścoughs> iPad Pro, Mówisz, Takiej kompromitacji być nie może. Hmm. Pierwsza generacja, 10,5-calowa wystawka z 2015 roku. Została... Wydaje mi się, że mam go od 2017 roku. To by się zgadzało, bo tu mam właśnie tak napisane 2017. Mhm. Mhm, no czekaj. Tak, tak. Tak bym chyba tak. Tak wtedy weszło, że był 12,9 i 10,5, tak. Yy, w czerwcu, w czerw zaprezentowany w czerwcu 2017 roku. No ja go tam za dwa albo trzy miesiące później kupiłem. Akurat zaraz mhm. tuż po podwyżce, no to tak jak ja. tam był taki moment, że nawet tak cyk ja. skoczył, wiesz, 1000 mhm. zł cena tego i pada, ja akurat właśnie tuż po tak. podwyżce wziąłem i kupiłem. No, tak, tak, tak. Tak. Yy, no i tak jak mówię, to jest A10X, yy, który znakomicie daje radę. Prędkość działania po prostu jest złoto. Zupełnie bez problemu. Tak? Mhm. No ale bateria. Nie? Przez trzy lata jednak bateria. No. Ale to jest problem ostatniego pół roku. że Przez dwa i pół roku to działa to rewelacyjnie. Ja nigdy nie pamiętałem, kiedy ja ostatni raz ładowałem tego iPada. Nie? Ostatnie pół roku się jednak lekko, lekko przykrztusi. Ale natomiast to co, I, to, 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 co doceniam w tym iPadzie to, na co się krzywie przy ewentualnym wymianie, jak tam myślę, przystępuję z nogi na nogę, a może jednak to jest brak złącza mini jack w nowych iPadach Pro. Co a przykład przy takiej operacji jak nagrywanie podcastu, które można robić na iPadzie, gdybyś się uparł Ferajcie, to to trochę nie, nie bardzo, a w ogóle to jack w iPadzie trochę tak jak w komputerze no, no nie był najgorszym pomysłem. Przydaje się. No mi się przydaje. Tak jak tak. w ogóle nie cierpię na to, że w iPhone'ie nie mam złącza mini jack. A ja też, to w ogóle. Bo, ja nawet nie wiem, po co, było, co ono było. Bo, bo AirPods Pro jednak okazały się... Aha, no właśnie. I teraz się wkopałeś w mnie nie, też, nie, bo AirPods. Airpods, bo nie, Airpods. Pro, nie Pro, AirPods. Tak, ja mam zwykły AirPods. No. Pierwszej generacji, które są super urządzeniem. No rewelacyjnym. Mm. Po prostu odjazd, nie? Mm. Ale pierwszej generacji to, co w nich cierpi, to bateria. Mm. Tak? Bo tutaj by... No to pro nie mają już tego problemu, ale mają za to znaczy nie, szereg innych. Nie no, być może, być może <laughs> mają, tylko to są za nowe sprzęty, wiesz o co chodzi. Bo ten, może, bo zobaczymy. Ten, czekaj, bo ja no. już używam tych i 2,5 roku, no jakoś tak będzie. No to ja też jakoś miałem 3 lata chyba jak wymieniałem. No a tak dwa, będzie? To już ja czuję, wiem. tak? Natomiast yy, no. po tym, jak zobaczyłem, jak Apple podczas tego kino, to pokazało, pokazało ten dźwięk przestrzenny. Wiesz, ten, że obracasz głowę w lewo, a film dalej leci ci z no. przodu. Jak zacząłem, że oni są takie rzeczy, są w stanie robić, to prawdopodobnie, jak wymienię, no to będę bardzo poważnie rozważał AirPods AirPod Pro. No. Zwłaszcza, <laughs> że nie wiem, czy widziałeś, można je bez żadnego kombinowania, bez żadnych cyrków kupić poniżej 1000 złotych. No właśnie miałem mówić, że ja je na przykład kupiłem w jednym z elektromarketów, gdzie stała ich cena jest poniżej 1000 zł, tak. taka bez żadnych promocji, tak, ale jak więc na, bez problemu. Jak wejdziesz na cenę Piszesz, RP, no. pod no, no to no, nie no. ma nigdzie ceny powyżej 1000 zł. Nigdzie. Tak, tak, tak. Zdecydowanie. E, oczywiście mówimy o legalnych źródłach dystrybucji z gwarancją tak, i tak no dalej. A tak, tak. polskie duże, mm -hmm. znane sklepy. Tak? Dokładnie. Takie, dokładnie. Wiadomo. Tak? No więc takie też nabyłem z, też półtorej miesiąca temu jakoś. I, i, I jestem z nich w nich zakochany do tego stopnia, że to są jedyne słuchawki. Uwaga, to będzie kontrowersyjne, co powiem. Sportowe. Które nie wypadają mi z uszu podczas biegania, które przeżyją absolutnie kontakt z dowolną ilością. Mam wrażenie, że to, co pisze Apple i czym się chwali, że oni je zanurzali w fiolkach z potem na ileś tygodni i wyjmowali potem, sprawdzić, czy żyją. E, to jest prawda. Ponieważ ja, ja już czasami nie wierzę w to, co one są w stanie wytrzymać i, i nie wypaść przy tym. Także naprawdę, jeśli chodzi o AirPods Pro, do sportu, uważam, że to są najlepsze słuchawki, jakie w życiu miałem. Już pomijając ANC, to wyciszenie, które, które działa na przykład lepiej niż w takich bozach, które mam w tym momencie na głowie, bo ono jest niecałkowite. W sensie ono wycina na przykład szum ulicy, jak gdzieś biegnę, ale nie, nie wytnie mi klaksonu, nie wiem, krzyku osoby, która na przykład by coś tam do mnie robiła. No bo są za małe, tak. ważnego, Fizyki ci nie oszukasz. Bo tak? są za tak ale wytnął to, czego ja nie chcę słyszeć. Właśnie, szumy, jakieś takie, nie wiem, dźwięki miasta, tak, nie wiem, plac zabaw z dzieciakami. Coś, co mnie może no tak, rozproszyć. To jest stosunkowo cichy ci, 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 ci dźwięk. Nie chciał, nie? To jest stosunkowo tak, cichy dźwięk. Dokładnie. Jeśli jak ktoś do ciebie wrzaszy, to usłyszysz no w tych bozach, tak. czy tam, czy innych słuchawkach takich Nie, kapuł, to już nie usłyszyć, no. No bo to jest fizyka też. Tak. Masz wielki hełmofon tak, na tak, głowie, tak, tak, który tak, cię dokładnie. chroni oprócz dokładnie. tego mechanizmu ANC, to mhm. chroni cię też mhm. no, tak fizycznie. Masz tutaj, mhm. wiesz, no. Nauszniki na, na głowie, tak? No, także, także, także super sprawa. Ale że... nie mają, no to, to fizyki nie oszukasz tutaj. Wracając do brzegu iPadowego, nigdy nie byłeś gdzieś tam blisko iPad Only. W sumie, to, w sumie to się nie dziwię. Parę też podejść miałem i o ile lubię w trasie pracować na iPadzie, tak jak. Pewnie zaraz powiesz o, o PKP i, i tym, jak, jak ty również to lubisz, to, to tak, żeby to był jakiś taki komputer daily use. Nawet pomijając, znaczy, inaczej, nawet mając na względzie montowanie podcastów w nim, na przykład w Ferajcie, to nie. Mhm. W sensie, no po prostu nie. Zgadza się, to ja po prostu nie do ostatniego live'a Maggatki. Ostatniego, no, nie przem, przedostatniego, bo ostatni to był Kidon. przedostatniego, tam gdzie trochę o tych pracy na iPadzie może pogadaliśmy. No nie, to jest póki co, to u mnie służy znakomicie się sprawdza, jako właśnie, wiesz, komputer w biegu. Uzupełnienie. W biegu, tak. wiesz, w tym PKP. Mhm. Że gdzieś tam jadę, ja mam wiesz, taki, jadę w delegacji, setem... nie dźwigam komputera. To tylko mam mam iPadzie? Komputer weekendowy, gdzie zdarza mi się nie otworzyć klapy od komputera. O, to jest świetne określenie. Mhm. Wiesz, gdzie muszę odpisać na maila, bo ktoś tam do mnie coś napisał, mhm. ja tam dwa słowa: tak, sprawdzić media społecznościowe, mhm. obejrzeć film, pogra pograć w szachy. Także no to o, iPad to jest moja maszyna do szachów, nie? No to jest także. Ojej. Przyzwyczaiłem się, że robię to na iPadzie. Więc to jest to. Natomiast jak już siadam do pracy pracy, no to, to otwieram jednak komputer, tak? Może... No, a ja jak siadam do pracy pracy, to siadam przed komputerem, bo taki setup, właśnie, jaki, jaki wybrałem lata temu, czyli iMac w domu, mhm. e, przykokrzony plus e, iPad zamiast MacBooka na miasto. E, do, ja przy nim zostanę przy tym, przy tym setupie. On jest po prostu dla mnie idealny z prostego względu, że właśnie iMac pozwala się skupić. I masz ten kąt pracowy, oczywiście, jeśli ten kąt masz. A, a iPad jest właśnie. Nie masz MacBooka, więc nie masz wyjścia. iPad musi być mobilny wtedy. Nie, nie musisz otwierać danego zadania na iPadzie, żeby się skupiać. Nie, nie, nie. Nie muszę, nie, 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 nie uważam również, że Watch OS Only istnieje, jak to po niektórzy, także nie, nie, nie. Tak by twardo twardostępując po gruncie ziemskim. Chciałem tu kropkę. E, Michał, a, a iPhone? Bo iPhone, to masz 10s jeszcze? 10s, tak, 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 10s. -a. Złotego, złotego. Tak, ale to ja w ogóle był. nie pamiętam, jakiego mam koloru iPhone'a. No. Bo to, to w ogóle nie ma znaczenia, przecież nosi to w futerale, ale to on mógłby być tam różowy, prawda? O no, Nie, To, to Kolor iPhone'a jest, no nie, nie ma znaczenia. 10s, który nie daje żadnych oznak słabości, który ma? Nie, ale dopiero ma półtora mhm. roku, tak? No teraz za sekundkę będzie już mhm. dwa lata. To, to mm? odjazd sprzętu. Powiem tak. Po tym y, największym dla mnie przełomem w historii iPhone'ów, tak za dużo to ich nie miałem, bo ja długo używam telefonów, to jest przejście mm -hmm. z Touch ID na tak Face ID. Mm -hmm. to nie, 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 kroków wstecz nie zrobię. Choćby nie wiadomo co, choćby tego iPhone'a SS sprzedawali za 500 złotych, tak? Nie, to nie ma szans. To mm -hmm. nie, nie, nie zrobię kroków wstecz, muszę mieć iPhone'a iPhone'a z, z FaceTime'em. Nie ukrywam teraz w erze pandemii, jak gdzieś wchodzę do sklepu, muszę zakładam maseczkę i tam coś muszę odblokować telefon, bo tam, bo nie wiem, bo coś tam. Jakąś listę zakupów chcę podejrzeć. No to dla mnie wklepywanie kodu jest po prostu. A ty wiesz, ja co wiem. będzie możliwe na stronach internetowych do implementacji, yy, czy tam mówiąc prostszym językiem, do zastosowania na jesieni, kiedy wejdą nowe wersje systemów, nie? Między innymi Big, Big Share, czy tam Big Sur, czy Big już nie będę ja się rozwijał. głosuję rozjał. za Big e, Sur. I mi się też to podoba, nie? Takie jest Sir. tak, to bardzo mi się tak, to ale podoba. Ale to wiesz, to jak słuchasz keynote'a Oni tak mówią, tak. No i tam przecież występuje, no tam tylu ludzi w że to... Nie wiem, Zapla, to po prostu aż nie, nie sposób policzyć, jak dużo mhm. różnego rodzaju Aha. osób pracujących w Apple było. I tam. No i wiesz, no dobra, no to kto jak. Nie oni ma to prawidłowo wymawiać, mhm. prawda? Dobra, słucham, mhm. słuchuje się. Połowa mówi Big Sir, połowa mówi Big Sur. Mhm. No albo tak wiesz. Coś e, między to uławami. też pewnie na, Tak, tak. No jasne, to jest zawsze ten dźwięk, który wynika też z, pochod z po kraju pochodzenia danej na osoby i, nie, i akcentu. Na pewno nie Big Sur. No, jak to dokładnie jak niektórzy youtuberzy sobie tak. tam clickbajty porobili. Dobra, jeszcze. Mało coś tego, połowa przed... tak wymawia, bo jest no. święcie przekonana, że też tak wymawia. Że tak się wymawia. Ta, no to jest w ogóle. <grym> Witamy. Tak. Otóż. Ja głosuję za serem. tutaj za serem tutaj. W tym nowym, w tym nowym właśnie ser, serku naszym desktopowo makowym e, będzie można e, na stronie internetowej zastosować mechanizm który obsłuży jakby ten system właśnie nie w systemie tylko deweloper będzie mógł twórca strony zastosować taki mechanizm, że jak się logujesz, okay, to będziesz mógł się na przykład do banku swojego zalogować wykorzystując face ID w swoim telefonie, złoto, czyli na Macu zobaczysz tą buźkę z napisem przypuśćmy podnieść teraz swojego iPhone'a iPhone już będzie na to gotowy, to się wszystko automatycznie stanie, tylko na niego spojrzysz i będziesz zalogowany do banku. Yy, widziałeś jak się Ministerstwo, nie wiem które to jest Ministerstwo, to, to które wydaje, cyfryzacji. to które wydaje M, M aplikację M. No o, cyfryzacji. Tak, M obywatel, widziałeś jak się skompromitowało? Widziałem. Rzez, zrobiło obejście FaceTime'a bez FaceTime'a. No nie, ale teraz już można się logować do aplikacji e-obywatel FaceTime'em. No, ale zanim to jak się był, był ten update aplikacji, można się by tym logować FaceTime'em. To napisali, że nie zalecają i że lepiej by było kod wpisywać, bo to jest bezpieczniejsze. I jeszcze w ogóle jest to hit, coś... każą ustanawiać PIN, więc logujesz się za pomocą kiedyś logowałeś jakimś hasłem, teraz logujesz się za pomocą Hej. Face ID, ale musisz doklepać PIN. No po prostu co za mądra głowa to wymyśliła wiesz banki jakieś instytucje światowe ufają temu zabezpieczeniu jako najlepsze możliwe oni są możliwych. ponad to. A, a, a Ministerstwo cyfryzacji pisze ci, że, pisze ci, że y, to jest niebezpieczne i tak w ogóle to, 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 to nie włączaj tego no, lach już sobie włączysz, tak, to jeszcze pince dokle. No Boże drogi. Nie? Bo jakby u, u mnie generalnie tak żadnej poprawności, przynajmniej od sezonu trzeciego raczej nie ma i nie będzie. Jakby po, Pogłębię to trochę. Czy znaczy, ty masz takie też wrażenie, Michał, że <laughs> cokolwiek... Czego się nie dotknie, jakiekolwiek, jakikolwiek organ powiedzmy z powołania rządu tak, w tym naszym pięknym kraju, jakie takie ministerstwo około bezpieczeństwo, tematy, tak, cyfryzacja, to, tamto, czegokolwiek oni się nie dotkną, ja wiem, że za tym doskonale, jakie za tym stoją przetargi, ile one trwają, jak trudno jest znaleźć podwykonawcę, ten podwykonawca jak bardzo nie chce takich projektów przyjmować i tak dalej, ale nadal, czy nie można zatrudnić pięciu głów, Którzy będą na bieżąco, będą, nie wiem, menadżerami, niech tam będą, niech będą pączkami w maśle w tym ministerstwie i niech im mówią, czego nie robić, żeby się cały świat z nich nie śmiał, a przynajmniej cały kraj, nie? Wiesz co, tak, że mam wrażenie, że tam po prostu to ktoś Chambuł, siedzi i robi to na złość. wszystkiemu to bym w no. czambuł nie dawał, wiesz? Bo jednak tam parę rzeczy, to w tej takiej, wiesz, z informatycznej obsługi, wiesz, w kontakcie obywatel-państwo, to im się jednak udało przez te parę lat. Przykład. Yy, a na przykład. To jak osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, powiedzmy sobie, pracują mhm. w jednym nie wiem, miejscu pracy mhm. i na sam koniec mhm. muszą złożyć roku czy tam w kwietniu ten PIT, mhm. no 36 powiedzmy, nie? Mhm. I, mhm. I to jak jest zrobiony ten, nie wiem jak to się nazywa, ten epit, to to jest naprawdę odjazd. to pity tak. tak ty masz no, no. Prosty, że on sam wylicza i tak że dalej. sam wylicza i tak dalej, prostu. to to jest naprawdę zrobione dobrze. Więc tak wszystkiemu, wszystkiemu, Typu, Profil typu, zaufany też się przyda. Tak, mnie, tak, tak. I to, i to, powstał, i to no. że to można autoryzować bankiem, tak? do którego wiesz, tak, Polacy się tak, przyzwyczaili, tak, tak, tak. Często korzystając z bankowości elektronicznej. Tak. Że to, 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 to jest to, więc parze jest dobrze zrobionych. Oczywiście na drugim hmm. końcu tej osi trzeba jakiś system ZUS-u. Każdy przedsiębiorca, który logował się tam do ZUS-u i próbował coś złożyć. Hmm. <noise> ja tam coś walczę, coś próbuję jakieś złożyć, wniosek o jakieś teraz nienależnie zapłacone składki i niestety nie mogę poddałem się bo muszę bo, Pojedziesz do pani Haliny? Nie, bo flasha muszę mieć przeglądarkę, na której jest Flash Player zainstalowany. Więc chyba nie uda mi się złożyć tego wniosku. No, ale tak o, to jest Wszystkiemu to bym tak w czambuł nie dawał, tak? No parę, mhm. rzeczy, parę rzeczy, im wyszło. Także to ten no dobrze to się dzieje, wiesz, na Macu całe lata działała, istniała. To w czasie przeszłym mówię z pełną tutaj świadomością. Aplikacja deklaracje napisana w Adobe R i to działało. To naprawdę, ja, ja się grube wiele, wiele lat rozliczałem za pomocą tej AdBier, ona się ładnie updateowała, coś naprawdę. tam i tak dalej. Tak? No, tak. Przestała działać aktualnie. Aktualnie nie działa, tak? więc to, czy to jest czas przeszły? Tak. Więc jakby część rzeczy jest, część rzeczy jest, więc tak, ażbym tutaj wiesz, takich batem za wszystko to. To bym nie smagał, prawda? Bad w takim razie odkładam i pytam jeszcze, co oprócz tego, co wymieniliśmy, posiadasz, bo na nadgarstku chyba widnieje Apple Watch. Tak, chociaż tak, tak, nie tak. jest to twój pierwszy zegarek ży życia, że tak powiem. Nie, to jest mój podstawowy zegarek, ja ty... <grych> Tak? Ale nie, ale nie sportowy. Nie, nie sportowy, tak, tak. Ja to dalej uważam, że to, że to jest kolorowy Czyli się przebierasz? To jest kolor... zegarka. Tak, tak, oczywiście. To jest kolorowa zabawka dla szpanu, nie? Także... Okay. Chociaż to okay. tak, wiadomo, tak już mówię, żartuję sobie, ale oczywiście. Apple Watch to jest super użyteczne urządzenie, tak? Mm. Yy, to jest płacenie Apple Watchem rewelacja, tak? powiadomienia mm. różnego rodzaju, takie wiesz, smsy, tak? mm. parę rzeczy, że mam gdzieś telefon ściszony i bazuję tylko na zegarku, żeby że ktoś do mnie mm. dzwonił, żeby tu wiesz, nie podnosić… No ja już a, nie wiem, co to dzwonki. Tak, żeby od alarmów biurze, no. więc mam telefon tam bardzo delikatnie ściszony, żeby mi nie był. a jak ktoś do mnie… mam telefon w kurtce, przed pokoju. To gdybym nie miał mhm. tego zegarka, to bym w ogóle nie wiedział, że ktoś do mnie dzwoni, tak? A to zegarek mhm. mi dzwoni, o to ktoś do mnie dzwoni, tak? Więc to ten jednak e, do takich rzeczy Apple Watch jest naprawdę użyteczny. Natomiast jest sport, który uprawiam za Apple Watchem. Proszę. E, na przykład jeżdżę na trenerze w garażu za Watchem. Mhm. Ale to wynika tylko dlatego z tego, że mam przedwojennego Garmina, który nie ogarnia takiego sportu jak indoor cycling. I, i, mhm. no więc, więc wykorzystuję, więc no tak bawię się, tak. Powiem ci tak. im jestem starszy, a propos moich treningów sportowych, tym mniej analizuję te treningi. Kiedyś było tak, że analiza treningu, jak będę gdzieś pobiegać, załóżmy na godzinę, nie? Aha. Trw, analiza, wiesz, tego śladu GPS, gdzie biegłem szybciej, gdzie wolniej, tu, tętno takie, tu takie, trwała często dłużej mhm. niż sam trening. To prawda. Mhm. A teraz... I to wcale nie jest jakieś tak. dziwne, bo to tak przeważnie jest, tak. jak się ktoś wkręci. Tak, tak. No. tak, tak, tak. Nie, wiesz, na przykład na rowerze są specjalne liczniki rowerowe, które potrafią mieć, yy, to jest takie te małe telewizorki, 10 pól wyświetlanych. I są osoby, które znam, które obserwują jednocześnie 10 parametrów, jak jadą. Nie no, to, to ja nie wiem czy to jest wykonalne w ogóle jest, oczywiście tak z jest punktu wykonalny. widzenia nauki. Kiedyś miałem takiego, takiego Ale... Garmina, jak, jak, jak tylko, jak tylko takiego rowerowego. No. Obserwowałem chyba 8 parametrów, obserwam. wszystko. Ja się śmiałem, że jak mi coś nie, nie pokazuje jednej rzeczy, to ja nigdzie nie jadę, nie? Im jestem, <śmiech> im <śmiech> jestem a, a ostatnio co pamiętam na tym, taka zmiana zaszła mi w głowie w życiu i tak dalej, że wyszedłem hmm. na rower, ujechałem, nie wiem, 10 metrów, kurczę, nie wziąłem Garmina z domu. A pierdni, że jadę. <laughs> A wiesz, a kiedyś też, a tu sam się na tym łapałem, mhm. że nie, że jadę na basen, o, ludzie, nie wziąłem zegarka. To wiesz co? Ja, tak, ja, chyba wiesz, tak... tak pojechałem ten basen, potaplałem się, przepłynąłem parę długości, a, ja wracam no. do domu, bez sensu. Teraz idę, jestem szczęśliwy, że zegarek mi tak. nie dołuje, że wolno płynę, czy wolno biegnę, Dokładnie. wolno jadę. Bo tak, bo to, to nie ukrywam, jestem trochę takim, wiesz, jak już... No jadę, czy tam biegnę, no obserwuję tę prędkość, ten tempo, z jakim biegnę lub jadę. Tak, ja dalej tak mam, że obserwuję i staram się, jak, żeby ona była, żeby ono było dobre, tak? Jak, jak miałem gdzieś tam rozpisane, jeśli chodzi o bieganie, czy, czy jakie bym chciał osiągnąć. E, no nie masz czegoś takiego, że dzień? biegniesz. Biegnę, biegnę no. pierwsze parę kilometrów luźno, no patrzę tempo 502. No. I sobie, no, myślę, no nie. Że... Mam. Nie może być mam. tak, że jest i... że się skończy 5-0. Musi się skończyć, przynajmniej 4 coś, nie? Tak, ale też ja wpadłem w odwrotną sytuację, że byłem już w takim miejscu, gdzie spojr jak spojrzałem, to było za szybko. A wiem, że na przykład mi aż tak szybko nie wolno. Tak, z różnych ja, powodów. Ja też cierpię tak. na tę chorobę, powinienem nie, o niektóre treningi biegać wolniej, a biegam tak. je za szybko, jestem świadomy tego. I to jest trudniejsze niż bieganie wolno. Znaczy, bieganie wolno jest trudniejsze tak. niż sytuacja, tak. kiedy biegasz wolno i nie możesz szybciej. Tak, to jest miazga dla wszystkich jest... u mnie. Tak, dla mnie tak. No to jest miazga. Jak to biedne i tak, tak, 530. No co to tak, za? Jaję, tak, so? tak, Nie? Przecież ja. Tak też. Tak. No, 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 no się. więc tego. E, e, więc e, Apple Watch, e, e, nie do sportu, masz Garmina. E, to trochę więcej o tym twoim sporcie. Bo, e, ty już różne rzeczy robiłeś sportowe, mówisz, że trochę się zmieniasz wraz z wiekiem, no ja mogę się w sumie pod tym podpisać, bo e, jeśli chodzi o Apple Watcha i zamknę jego temat już, to e, na przykład ja ostatnio nie miałem, bo czekałem aż e, Apple mi szanowne naprawi, właściwie to Znowu wymieni ten zegarek, zegarek. To jest właśnie, po prostu mikrofon się zepsuł. Tak, ja jestem urodzony. Mikrofon mu się zepsuł. Okazało się, że oprócz mikrofonu zepsuło się jeszcze osiem innych rzeczy, o czym nie byłem świadomy. Na przykład nie byłem świadomy, po prostu wiesz, nie zauważyłem tego, że zepsuły mi się te, jak to się nazywa? Y, uderzenia haptyczne, tak, te takie te, te feedback takie. No. Ja tego po prostu za, za, ja po prostu zapomniałem, że to, że to istnieje, nie? a to się okazało, że to było też popsute. Więc generalnie wróciła, przyjechał do mnie nowy Apple Watch po półtorej tygodnia i półtorej tygodnia zegarka nie miałem. I też się na tym złapałem, o czym ty powiedziałeś, że jakby nic się nie zmieniło w moich treningach, oprócz tego, że nie wiem, jak je przebiegłem, ale je przebiegłem. W sensie wiem, mhm. że na pewno dystans zrobiłem, bo po prostu zobaczyłem sobie na mapce, gdzie mam biec, i poza tym już człowiek pamięta, tak, po terenie, Oczywiście. ile to jest 8, a ile to jest 15, więc o to jestem spokojny, ale dawniej to bym nie wyszedł z domu. Teraz nie było to dla mnie żadna różnica. Nie, no to, to co tak, tam tak. Z tym sportem, jak Michał? Ja, ja wiem, że jak ja miałem przebieg no. 10 km, to ja w ogóle na zegarek nie muszę patrzeć, ja wiem dokładnie około którego no, znaku ale, mam tak. zawrócić, żeby właśnie, bo jest piękny. Także to, to, dokładnie. to są dokładnie. stare no. numery. A co ze sportem? To co? Jakieś, jakie jest pytania? Pytanie jest takie, jak, jak to teraz wygląda u ciebie zawodowo, półzawodowo dla, dla frajdy już teraz? Czy... Nie, oczywiście, że dla frajdy, czy ja, ja znam no. swoje miejsce w szeregu, to ja wiem, że mm -hmm. ja o nigdy o, na żadnych zawodach o podium to ja się bić nie będę. No. Tak? Ja się nawet nie zbliżam no. do podium, także to możesz. Te, te, na, a w triatlonowych zawodach jest tak, że tam nie ma przypadkowych osób, nie? Mm -hmm. Bo to jest tak, jak idziesz na zawody biegowe to ja tak, no przepraszam, że tutaj teraz powywyższam się. Nic, nie nie wiecie tego na serio, że tak patrzę, stoisz na starcie jakiś takie, nie wiem, półmaratonu wrocławskiego, też ja tak się rozglądam. No i ja widzę, te, te, że z tą połową zawodników, ja się w ogóle nie będę ścigał, no bo mhm. nie, bo oni właśnie wstali z kanapy, tak? Bo są panami mhm. z nadwagą, którzy powiedzieli sobie, że przebiegną półmaraton i tak dalej. To tak jest, nie? Że ja wiem, że od razu z tą połową mhm. już wygrałem. Ścigam mhm. się z tą drugą połową, no i tam jestem gdzieś wysoko, powiedzmy, mhm. nie? Na zawodach teratronowych nie ma przypadkowych osób, to nikt hmm. się tak, wiesz, z kanapy nie zrywa i że skończę sobie pułaj <noise> nie? To, to jest niemożliwe, więc to ja to hmm. pamiętam, że tak samo na kolarskich jest tak, że zawsze na starcie hmm. jak stałem, to tak pomyślałem, no dobra, no tutaj, dobra, to z wami już wygrałem, ścigam się z tą resztą, nie? zresztą po latach się okazało, że jak zacząłem na poważnie się bawić w te, w te też zawody, że, w ten sport, że ten jak jestem słabym kolarzem, a zawsze hmm. mi się wydawało, że jestem dobry, no ale tylko tak mi się wydawało. Na zawodach teatralowych, w strefie zmian, jak się wszyscy przygotowują, to są sami atleci, którzy wyglądają, wiesz. No tak, tak porządnie wyspiesznie. Ostatnio. Zami. Więc jak ja więc jak ja jestem w pierwszych 50%, to jest nieźle, tak? Więc znam swoje miejsce w szeregu, więc ja walczę de facto, no, no, nigdy z innymi, zawsze ze swoim czasem z ostatnich zawodów, tak? No, Za sobą tam, walczysz. Ze sobą walczę. Ze sobą, Powiem ci, że tak jak ostatnio wróciła Formuła 1 po, po tej pandemii, w sumie jako pierwszy z zespołowy tak duży sport na świecie do dościgania, co prawda bez kibiców, ale wrócili, to aktualny mistrz świata Louis Hamilton, jak się pojawił w padoku, tam w tej zawężonej liczbie dziennikarzy, obsługi i tak dalej, to jak ci, którzy tam już byli, e, mieli szczęście się załapać, że ich tam wpuszczono, e, zobaczyli e, Luisa na, e, no po prostu po tych wszystkich miesiącach, to, to na główki w gazetach i w ogóle retoryka była jedna. Człowiek wygląda jakby się szykował do, do walki na ringu, a nie do wsiadania do samochodu. Nie? Po prostu wykorzystał e, skubany czas zamknięcia, lockdownu no i po prostu rozbudował się tak tam, gdzie nigdy nie miał czasu, bo po prostu formuła wymaga e, sprawności w pewnych partii mięśni, a inne generalnie musisz olać, bo, bo się przemieszczasz cały czas po świecie i, i musisz spać. Nie? Teraz miał na to czas. Człowiek się tak rozbudował, że okazało się, że jest małym terminatorem. E, generalnie. Tak no po prostu urósł człowiek dwukrotnie. Nie? Także ja, mnie to śmieszę, jak nasi komentatorzy na przykład komentują, że Mercedes prowadzi się jak kosiarka, albo jak idealnie jak, jak pociąg po torach, że po prostu nie ma dla niego przeszkody i idzie jak w masełko, to, to mi wydaje, że to nie Mercedes idzie w masełko, tylko po to Hamilton, ledwo rękę przekręci, a ten samochód, ile by nie pędził, to i tak skręci. Nie? Także no, to, to jest coś niesamowitego. A propos lockdownu, co ty robiłeś, jak byłeś zamknięty? Bo wiem, że nie byłeś tak radykalny jak Miłosz. Jeszcze do niego za chwilę wrócimy, już przy końcu. Czyli wychodziłeś trochę. Wiem, że też biegałeś, tak jak ja, w trakcie tego nawet największego lockdownu. Co prawda po wioskach, ale jednak. Coś się zmieniło tak y, treningowo wtedy u Ciebie? Tak, czy, trenowałem. Czy nigdy byłem? tak dużo no. nie trenowałem jak wtedy, tak regularnie. Mm -hmm. Ponieważ mm -hmm. nie traciłem mm -hmm. czasu na dojazdy. No, dokładnie. To jest, więc mm -hmm. mogłem dużo wcześniej wstać od komputera, od pracy i mogłem iść pobiegać, tak? Teraz jak tracę no. ten czas, że zasiedzę się w pracy, mm -hmm. wrócę do domu, zanim się ogarnę, zanim to, to często za późno i już jak no nie ukrywam, nie jestem taki regularny. Więc lockdown taki totalny spowodował u mnie niewiarygodną regularność to prawda. w trybie Tak, to jest. Ja na szczęście do biura nie wróciłem i nie wrócę, więc tylko teraz myślałem, że to jest. Ja sobie, e, o chwalę. Tyle szczę... ja sobie chwalę szczęście… ja do biura. Że co? Tak? tak? O, a dlaczego? O, to, to nie, 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 pociągniemy. Wiesz co, to? to jest dlaczego? Pierwszy i to z paroma osobami Już rozmawiałem i wszyscy no, no. To podobne zdanie. Przez pierwsze. Miesiąc, dwa miesiące, to może jest dobrze, bo wszyscy z grubsza wiedzą, co mają robić, kończy mhm. się różne tematy, tam trzeba było mhm. tak, no, mhm. wszystko poustawiane na swoich torach. Wszystkie wie, że ktoś tam jest, firmy, to rozmawialiśmy, prawda? Tak ogarnięty mhm. technologicznie, to to wszystko to jakoś idzie poukładać, a po pewnym czasie, jak się ludzie już bardzo długo nie, nie widzą, traci się coś takiego, jak nie wiem, nazwijmy to praca kreatywna. Że ludzie mm -hmm. ciężej jest im coś wymyśleć, coś podjąć, jakieś decyzje, gdzieś tam się okay. poprzekonywać w jakiejś dyskusji, jak się nie widzą na żywo, nie wymienią dwóch zdań przy kawie w kuchni. Jak ktoś coś mm -hmm. zrobi, to zawoła inną osobę. Chodź popatrz tutaj do mnie na komputer i ktoś przyjdzie i sobie tak pogadają. Ty nie, to co ty, nie, zrób to tak, a nie nie mówię, ja to zrobię tak. I wiesz, tak pogadają na żywo. Jak nie mm -hmm. ma tego, to ja miałem takie wrażenie, że, że traciłem dzień na niekończących się kolach. Umawiania się na Skype'ie, Slacku, Zoomie, czym wszystkim co tylko możliwe, kończył się dzień, i ja wiesz, odhaczałem kolejne takie spotkania i tak mówię, no dobra, mhm. to wiesz, no, nic nie zrobiłem, albo mało zrobiłem, nie? Mhm. Każdy bądź raczej. Także braku, brakuje takiej ewidentnie takiego bodźca do pracy do pracy kreatywnej. Zawsze jak komuś spojrzysz spo, a... w oczy, to jakoś to tak wiesz, inaczej się dyskutuje nad niektórymi rzeczami, nie? Ty jesteś człowiekiem listy, co? jeśli chodzi o zarządzanie z zadaniami, bo wiem, że masz OmniFocusa, nie, tylko że omnifocus to już jest e, taka trochę bazuka, nie? więc się zastanawiam, czy to nie jest trochę tak, że wychodzisz z bazuką na komara, może po nic. E, a z drugiej strony, wiem, jak kochasz ten program. To Lubię. trochę tak krótko, czemu. Nie, wiesz co, OmniFocus ma tę wadę, że nie jest pro programem. Multi takim userowym, nie? że nie mogę hmm. współdzielić różnych list z innymi osobami, hmm. to też tego nie robię. Yy, więc sam to jest taki bat na mnie. Ja jestem wbrew pozorom hmm. niezorganizowany. Tu o czymś zapomnę, tu mi się czegoś nie chce. tak to ja, ja muszę mieć taki program, że jak mi się czasami już za dużo rzeczy na czerwono świeci, to tak patrzę, Jezus, Mary, to ale jestem nieproduktywny, nie? To, to, hmm. to, jest, hmm. to, to mi jest do tego potrzebne. Yy, to jest taki trik psychologiczny. Satysfakcja z kliknięcia mm. w ogni w fokusie, że coś jest checked zrobione, jest to gigantyczne. Mm -hmm. tak? to, prawda. No. to prawda. A to, że to jest bardzo Oczywiście to do takiego czegoś mógłbym mieć kartkę papieru, albo tam, nie wiem, y przypomnienia aplowskie, prawda? Które całkiem powierają. dobrze działają już teraz. No. Y mm -hmm. Tak, ty, no, prawda, poprawiły się. W szczególności synchronizacja. Ale jednak, jednak, parę rzeczy, jednak parę rzeczy w tym omnifocusie sobie pokonfigurowałem, parę takich, wiesz, to się tych custom perspektyw, tak? Czyli te, te konfigurowalne mhm. perspektywy naprawdę są niezłe. To naprawdę, mhm. jak ktoś jest takim power userem omnifokusa, to to jest złoto, jak to wszystko działa. Nie? No to prawda, paru takich w sieci, nawet tej technologicznej jest, i to rzeczywiście co tam tworzą, to Czapki z głów, tak Michał, tak już trochę przechodząc do, do zmierzając do brzegu też, ja bym się jeszcze chciał Ciebie zapytać o takie życie domowe, bo jest takie słynne powiedzenie Twoje, które pada w Magadce u Was, jak twój mieszacz, to za chwilę do niego wrócimy. I do, I tak ogólnie. Dużo też mówisz o Apple TV, o Apple TV Plus teraz, jako, jako platformie do, do rozrywki, do, do filmów. Jakie jest miejsce w szeregu takim rodzinnym, domowym Apple'a u was? No, coś więcej o tym, bo wiem, że też dzieciaki mają. No wszyscy są. Wiesz, nie, nie mamy innych sprzętów w ogóle. Mm -hmm. Nie mamy innych sprzętów. Wiesz, córka, gdzieś wszyscy używają iPhone'ów, mhm. iPadów. Nie, no, żona używa, przepraszam, no, służbowo innego komputera na Windowsie, tak? Ale w takim użytku domowym, użytku domowym, to, to wszyscy korzystają na, mm, z komputerów Apple. Córka teraz no, z racji mhm. pandemii mhm. i pracy z, nie pracy zdalnej, tak? Nauki zdalnej i łączenia się hmm. za pomocą Teamsów i tam innych narzędzi ze szkołą, no to wdrożyła się, no to odziedziczyła po mnie mój stary komputer, no i tam normalnie używa Maka, synchronizuje wiadomości, wiesz, to, tak, to wszystko działa prawidłowo, tak, także to, tak jak powinno być, ja tym centralnie zarządzam z iPhona, wiesz, hmm. jakieś, jakieś tam, wiesz, kontrola rodzinna i tak dalej, także hmm. to, tak, tak, tak to wygląda. Okej, okay, a co z tym mieszaczem? Nie, ja nie jestem, znaczy jestem fanem tych rozwiązań homekitowych i mam całe jedno. Tak? W sensie, no. yy, to jest tak, że uważam, że zróbmy sobie wszystko na homekicie, bo można, mhm. jest lekką mhm. przesadą. Nie, że w sensie używam tam, gdzie naprawdę ja czasami mam ty na tym, a kupię sobie coś na chłomkicie, bo, bo nie kupiłem sobie, bo mam tylko jedno urządzenie, tak? I tak sobie myślę, no. nie no, bez jaj. Do, do czego? Co, żebym ze światło mógł włączyć? No, przecież wstanę, kliknę, tak? W sensie podchodzę do tego, staram się tutaj tak okay. trzymać zdrowy rozsądek, mm, tak trzymać zdrowy rozsądek na wodzy, tutaj, że, wie, że wszystko pod kontrolą, żeby nie, nie popaść wiesz, w paranoję, nie, że sobie wszystko, zrobię, ja się wszystko tak zrobimy zale... na, na, na wiesz. Na, ja, już, na, na home, gdzie... ja się tak starałem trzymać zdrowy rozsądek przy paskach do Apple Watcha, trochę mi się udało, ale ile, potem stromotną kre, klęskę poniosłem, bo najpierw miałem ich 14, potem jest... miałem ich 6, a teraz mam ich 11. Hmm. To ja tu jestem. Ja Miałam dwa, bo jak już tutaj znasz moje no słynne powiedzenie. Ale, ale, że nie wydam ćwierć tysiąca złotych na pasek do Apple Watcha. Bo to po prostu nie a, aczkolwiek, ser, aczkolwiek serduszko albo lajka, jak zobaczysz, u kogoś dasz. Tak, oczywiście. Przykład z dziś. Tak, no, tak, 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 bardzo, bardzo, mi się, bardzo mi się podoba ten pasek, ale no mówię to: no nie dam ćwierć tysiąca złotych za pasek do, do, do Apple Watcha. To, to bez jaj to nie jest tyle warte. Tak, ja rozumiem, że Apple ma na wszystkim. Mega marżę, tak? No to tam średnia marża, Apple, nie pamiętam, 36, 36, 36, marża brutto 36-38%. Ale. No to i tak. Pasek do na, na pasku, pasku do zegarka ma tam z 500% marży, moim zdaniem. Nie? właśnie miałem mówić. Aczkolwiek coś w nich jest. Dobrze Ja, ja, ja staram się to... do wszystkiego. Podchodzić mhm. że w tym makowo-handlowym mhm. świecie, tak niezwykle powiedziałem czym znaczy z rozsądkiem. No bo można tak, odpłynąć. Można nie? odpłynąć, że w sensie, jak, to, jak nie muszę, to tego nie robię. Czyli komputery mhm. wymieniam rzadko, wtedy, jak już tam tracą wsparcie, że na nowy macOS nie wychodzi. To tu mam tak, tak samo, że, tak. że mhm. iPhone'a wymieniłem poprzedniego też, jak mhm. już nie dostał, miał nie dostać nowego iOS-a, że tak długo. Długo staram się używać po to właśnie, żeby dbać o te sprzęty, żeby tak, no, no, po co, tak? używam jeszcze rok, to przecież nic się nie stanie, więc i nie ukrywam schłomki tym jest tak samo. To są przecież drogie sprzęty, to po pierwsze, nie? Już, nie, już niekoniecznie, powiem już niekoniecznie, bo na przykład y, y, takie proste rzeczy, jak nie wiem, czujnik przy, do drzwi, tak, y, który mówi ci, czy są otwarte, czy zamknięte, czy tam do okna, to jest jeden i ten sam produkt, czy nie wiem, żarówka. To są już tam kwoty poniżej, na pewno poniżej 100 zł, często poniżej 50 zł. No, Więc to się już zmieniło. Okay, to się już zmieniło. Okay, jak tylko uznam, że to jest mi absolutnie niezbędne do życia, to, 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 to sobie kupię. Tak? Do, Dokładnie. Dopóki no, tak stwierdzam, mm -hmm. że, a na jaką uh -huh. cholerę ja to będę miał, to ten. Uh -huh. to ten. Zupełnie rozumiem. No powiem uh -huh. Ci tak, teraz jestem zszokowany: no, nie mam Apple TV już któryś tydzień z rzędu. I żyjesz? I żyje. Tak, no nie mam tych automatyzacji do, do sterowania moim wspaniałym mieszaczem. Mieszacz. Tak? E, no i też tam włączam, wyłączam z ręki. Powiem tak, że gdybym nie to, ja jeszcze gdzieś pisałem, a może i mówiłem, nie pisałem chyba. Gdyby nie e, fakt, że Apple TV 4K musi sterować HomeKitem u mnie, a tych sprzętów mam sporo e, i miałbym homepoda albo mógłby, mogłoby tym Sterować coś na zasadzie, kupuję bramkę do tego od Apple'a, nawet płacę za nią pół tysiąca, ale to jest osobny produkt, to ja bym mógł nie mieć Apple TV. Bo ja, mając w telewizorze, w Tajzenie, w systemie Samsungowym, wbudowaną aplikację TV, Apple Music, to tamto, wam to, absolutnie nie widzę potrzeby już w tym momencie. Tak, tak. Bo po prostu to działa. Jeszcze jak jest Airplay. W telewizorze w sobie można przy może, bez problemu jak tam bardzo potrzebność coś przerzucić to, 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 to tak, tak. Eee, ja się powiem ci tak zastanawiam poważnie eee, czy, czy przez przypadek tak teraz no bo nie kupić jednak Homepoda tylko że Homepoda nie kupiłem jak był nowy bo jakoś mi zeszło eee, a teraz on już jest tak długi ile Homepod ma ze trzy lata tak. Dwa i pół chyba. Teraz jakoś na jesieni, jak nie pokażę nowego, to tam chyba on spadnie, tam, w, żeby nie, że, że jest przestarzały, jakby, nie? Ale hmm. na tej stronie, co to co mówi, czy kupować, czy nie. Ale, ale, ale wiesz co? Nie, ten... tam nie, no, tam nie no. wiadomo tak naprawdę, bo, bo, bo to jest tylko jedna generacja Homepoda wyszła, więc Buyer's Guide moim zdaniem jest tu, wiesz, nie ma punktu odniesienia. Wiesz o co no, chodzi? Czy po... Tak, wiem, wiem, że nie można czegoś ocenić, kiedy nie ma nowszego, tak. Tak. tak no czekaj, zjadę, hmm. szukam, czekaj. No pff, HomePod, uwaga, cheaper model rumored, czyli tam podejrzewają, że może być hmm. e, że nowszy Nowy. model. Uwaga, 894 dni od tego, to jest styczeń 2018 roku wyszedł no. wyszedł HomePod, który jest uważam super urządzeniem. HomePod gra, to jest zawsze gigantyczne zaskoczenie dla osób, które nie słyszały HomePoda. Tak więc zawsze mniejszy tak, niż jak ktoś, ktoś moc, nie widział no. nigdy HomePoda, to jest on mniejszy mhm. niż się wydaje na zdjęciach, jest cięższy niż się wydaje. Patrzysz na urządzenie, o ile to może ważyć, hm, podniosę, sprawdzę, o Jezu, jaki ciężki. To zawsze mhm. tak jest, nie? I to jest jakby pierwsza, czy jest tak mniejszy niż się wydaje, cięższy niż się wydaje, gra lepiej niż się wydaje. Hompud włączony mm. gra, to to jest po prostu odlot. Nie? Jak, jaka, to jest, no. jaka to jest jakość i tak dalej. Ja mam w domu o kolejny produkt, który kupiłem i używam latami będę używał do nieskończoności. Beolita 12. Yy, tak, to zgadza jest, się. Głośnik to, nie do zniszczenia. Co to jest za głośnik, jak no. to gra i tak dalej. To będę, że tam no. się nic nie popsuje w nim odpukać. Mam nadzieję, to będę tylko używał tak. do nieskończoności. To, to jest porównywalna jakość, trochę inna. Hompud jest tak. Ten cały, te mm -hmm. wszystkie bajery z adaptowaniem się, że o na środku pomieszczenia czy w rogu ma, i to jest mm -hmm. naprawdę super, ale to jakość gry, poda naprawdę zabija. Natomiast mm -hmm. to, czego bym sobie życzył od Apple'a, to powinny wychodzić jakieś takie, jakby to powiedzieć, home pod Mini. żeby mógł, nie wiem, córca... takie, takie pączki małe, no tak, takie wiesz. Ty, no, bąbelki. Ty, ty, wiesz, wiesz <laughs> skąd się wzięła ta gigantyczna popularność Amazona? Tych produktów, wiesz, Alexa. Alexa Enabled, nie? Mhm. Nie z tego, że to jest po prostu, o mój Boże, co ta Alexa potrafi. No mam kolegę, który gdzieś tego używa. To, 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 to Ja zawsze, go pytam, to on zawsze tak mówi: tak, ee, Głupi jak But. Nie, że to potrafi tyle samo co Siri. nie, że to, 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 że przecież Echo Dot kosztuje nie wiem 50 dolarów? Mhm. No. Mhm. Tak. No, to, to, to stąd się wzięło, że to każdy może sobie pozwolić. Chcesz to sobie tam możesz kupić to Eco Studio, tak? Że to jest ten taki większy głośnik. Tak, tak, tak. Co mhm. po drodze, wiesz, tam dwa, dwie wielkości tego Eco, ten największego studio i ten najmniejszy ta pastylka, co wygląda jak krążyk od hokeja. To to to, to, to wiesz, to Eco Dot. No i, I to koszty, no i, wiesz, i no jakby no i teraz popatrz, A 200 zł, a home pod 1600. No to no. bez jaj, nie? No. <laughs> A bym chciał, nie wiem, kupić córce na urodziny. No co, kupię Hompoda za 1600? Po pierwsze, go nie kupisz, bo go nie ma w Polsce oficjalnie, musisz no, sprowadzić. Po drugie, nie? no tak, nie. Co jest na przykład dla mnie już słabe. Po drugie, no w tym momencie Hompod też jeszcze wielu rzeczy nie potrafi, ale jak sobie tak patrzę i czytam teraz, czy oglądam sesję z Dabdaba. I, I widzę, co on dostanie. Na przykład, będziesz mógł wybrać domyślny program dla czy, przepraszam nie program usługę dla y, podcastów y, no, muzyki, muzyki wszystkim, tak? czy tam muzyki. czegoś, no to, no to kurczę, nie? to super, co wiesz, no? jak mówię, tam po, a coś, no to, coś co wiesz. w produktach w, tym, w tej serii i tak od Amazon, po prostu jest. Chociaż y, to też jest taka lipa, że jak kupisz y, no Produkt Amazona w Polsce, gdzie nie ma oficjalnie Amazona, to możesz użyć mhm. albo Amazon Music, albo Spotify. A na zachodzie, tak. gdzie są produkty Amazon dostępne, możesz zmienić na Apple Music. Możesz. Mhm. A w Polsce tak. nie. No także to witamy. W... Ale to dobra, to są problemy, wiesz? Pierwszego świata. Pierwszego nie? świata. Tak. Pączki, witamy. E, otóż e, powiedz z tymi w takim razie jeszcze, czy Ale jest. Przepraszam, jedną myśl, ponieważ nie kupiłem tego Poda jak był no. nowy, no bo mi zeszło to teraz już, i cały czas pragnę go kupić, ale jakoś później czekałem na wersję za europejską wtyczką, a potem mi znowu zeszło, a potem zapomniałem i tak no dalej. No właśnie, I, dalej. To jest, I teraz tak. znowu nie kupiłem i żyję, to jest jakby też pierwsza, pierwsza rzecz, tak? To, to jest bardzo ważne. A dwa, że już trochę mi głupio, że po trzech latach od momentu wiesz o co chodzi, no to jednak. No na Apple... No nawet Maca Pro wymienia tam co, co, co wiesz, raz na cztery No to bym już nie szalał z takim optymizmem, ale jednak rzeczywiście pojawił się w końcu. Tak. I wiesz no. o co chodzi, czy czasem, no już są te plotki, czy czasem jakiś nowy HomePod nie jest za rogiem. No właśnie miałem mówić, taki mały właśnie, no chętnie bym przytulił, ja bym chętnie. Chociaż Duż, to, ja bym... ja bym chciał normalnego dużego, bo jednak jakość dźwięku, tak, żeby to jednak... Ja ci coś powiem, ty jakbyś tak naprawdę chciał, to byś sobie kupił dwa. Tak, jeden stałby tu, drugi stałby tam, coś tam. No dokładnie, ten mniejszy w sypialni, ten większy w salonie. Więc e... jakby przykład. No chętnie, tylko że żeby... no, nie chcę kupować czegoś, co chodzą plotki, że ciągle zaraz będzie nowy, no ale ja coś, tak coś same. tak, coś, no więc. Teraz pewnie home wyjdzie za dwa lata, ja ciągle nie będę miał. No, ale to tak. tak to jest niestety też pułapka środowiska, że zawsze można czekać na nowszy. Ja się śmieję, że przecież nowszy jest średnio co dwa lata, czasem co roku, zależy, o czym mówimy, więc może to czekanie nie ma sensu. Nie wiem, różni ludzie różnie mówią. Michał, a jakbyś tak miał podsumować, no może powiedzieć tu swoją dekadę w świecie, w świecie Applea i powiedzieć, czy my już jesteśmy gdzieś tam w tej technologicznej ścianie w rozumieniu świata, a jest, czy według ciebie, bo właśnie jesteś makowcem, to jest dopiero początek. Bo ja się przykład... to, czy to czasem Winston, Winston Churchill nie powiedział? Czekaj. No. Czy to nie jest... Powiedział, powiedział. Jak to było? To nie jest. Czekaj. Czekaj, to powiedział, że to nie jest koniec. To nawet, mhm. czyj, to, czyj, to nawet nie jest początek końca, to nawet nie jest koniec początku, coś takiego jest, tak? Po tym, jak widzę, co Apple do. robi przez ostatnie dwa lata, czyli mówiąc poprzednie WWDC tak, i to tak. WWDC, to ja mam wrażenie, że my startujemy. Wiesz, że, tak, że to jest dopiero. Ostatnie, czyli przez te 10 lat, co ja obserwuję, Apple do. tak naprawdę, to, to Apple raczkowało. Do, tam do. Mhm. do wiesz. Mhm doszlifowywało technologię, a taki mhm. prawdziwy takeaway, że teraz właśnie polecimy na Marsa, że to po prostu wiesz, że no. to, to przed nami dopiero, nie? Jak patrzysz, popatrzysz, co co jest w zapowiedziach Apple, mam na myśli, wiesz, przejście Apple na własne procesory, co oni tak. będą w stanie zrobić i wiesz, co zaoferować użytkownikom i jak się będzie tych komputerów używać, mhm. to to będzie odlot. To mówię, to nawet to jest dopiero koniec początku, no tak? Że nawet czy jak to tamtym, jak... O, to jest bardzo ładna klamra czekaj, Koniec początku. Czekaj, czekaj, czekaj. Tak. Jak ten Winston Churchill powiedział? Czekaj, czekaj. To nie jest. To nie jest nawet. Czekaj. Zakończymy Początka, kurczę takim mądrym cytatem końc. sprawdzonym z Wikipedii. Mm -hmm. Tak, czekaj, bo to w ogóle jest taki dowcip, Nie, że czekaj, że wszystkie cytaty w internecie przypisuje się Paulo Coelho, prawda? To tak, prawda. I taki słynny mem w internecie. Nie wiesz wszystkiemu, co czytasz w internecie, i podpisane Abraham Lincoln, nie? Także. <laughs> to nie jest koniec, to nawet o, nie piękny. jest początek końca, to dopiero koniec początku. Tak? To to powiedział Winston Churchill. Tak. Tak. A nie wiem przy jakiej m, okazji to. Nie wiem przy jakiej. Z, kiedy on wiesz, w jakim to. Kontekście powiedział, czy to coś. Historycznym, zwłaszcza. Tak, tak, tak. E... tak. Więc jakby patrząc na to, co Apple robi, to nie jest tak, że nie absolutnie nie uważam. Nie mam, możliwości. doszli do ściany, no nie wiadomo, teraz to no przecież wszystko wymyślono. Absolutnie nie mam mhm. takiego wrażenia. Wręcz przeciwnie, patrzę, otwieram szeroko oczy i to, co oni robią, mówię, że to połączenie, wiesz, mhm. komputery, urządzenia mobilne, integracja wszystkiego razem, no to jest odlot. To. Mhm. to, to no w szczególności, mówię, mam wrażenie, po tym jak już wiesz, ogarnęli wszystko, robią u siebie, ta integracja, wiesz, software, ha hardware, wiesz, przyszłość komputerów, przyszłość iPhone'ów, iPadów lub jakichkolwiek dowolnych innych urządzeń, to Steve Jobs byłby z nich dumny to w chwili obecnej. Takie, to zdecydowanie. Takie, takie tak. i. Życie, i to nie jest też tak, że to wszystko zapisał w kartach i oni realizują jego plany. Jakby jeszcze ktoś miał wątpliwość, to po prostu trzeba oddać Timowi Kukowi to, co jego, bo rzeczywiście ta firma wzniosła się na jakiś taki poziom trochę abstrakcji już w ostatnich latach. I, I to jest to, jak mówisz, dopiero początek. No wiesz, co, ja obserwuję też to, staram się od tego finansowego punktu widzenia. No właśnie. Jak to, mm -hmm. jak to się tam dzieje, to, 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 to Apple to jest teraz warte. Bilion 653 miliony jak Jobs umierał to byli coś no nie wiem ile nawet a tam 200 czy 300 miliardów nie mhm. kiedy Jobs umarł 2011 mhm. tak 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 poczekaj tak tak patrzę poczekaj poczekaj ja patrzę ile ile Apple był warty to był tam listopad czy, czy październik 2011 ile dobrze? październik mhm. To już ci powiem. No to tak, dzisiaj... No dzisiaj jest Apple to i teraz jak rozmawiamy na historycznych szczytach. Bilion sześćset miliardy. Bilion. Bilion. Tak. Ale to już jest cała masa spółek w Stanach, która jest warta. Przekroczyła no tą magiczną tak, tak. barierę bilion. Tak. Też zmieniły się czasy, tak? Microsoft to jest tuż za nimi. To od razu tak dodam. Bilion 614 miliardów. Amazon, bilion 537 miliardów. Oni się zmieniali tam zaplan. Na początkowych po pozycjach. Google, czyli Alphabet jest ponad, ponad bilion. Także tam jest troszeczkę, jest troszeczkę tych spółek. Czekajcie, tylko tak sprawdźmy to, jak to było, to już. Patrzcie, to lat minęło, 9 lat, nie? Niestety nie mam tutaj tak długiego. No, tak czekaj, na oko popatrzę, poczekaj. Czekamy, drodzy słuchacze. A Michał, co sprawdza, żeby zamknąć. Nie, żeby tak w ciachu e, nie było, e, z, że takich rzeczy nie wiem, wiesz. To jest... Dokładnie. To powiedział na początku, czym to on się nie zajmuje, a teraz. Tak. Nagadamy głupot i będzie. Mhm, czyli dzisiaj jest. Tyle, a teraz 10 lat. No dzisiaj jest kurs Apple, jest tam 381 dolarów. Tam po drodze było kilka, spl, yy, kilka splitów akcji. W 2011 roku był około, około powiedzmy sobie 50 dolarów. Tak? To jest tak mhm. uwzględniające, no to teraz tak. Czyli czekaj, 381 dzielone na 50, czyli jest 7,5 razy większą firmą. 7,6 razy większą firmą niż jak umierał Steve Jobs. Czyli teraz miliard, czem, bilion 671 milionów. Około 250 miliardów dolarów była warta firma jak umierał Steve Jobs. Dzisiaj jest warta mil, mm, 1,6 no miliardów. No. Więc myślę, że Cook e, zapisze się na kartach historii. To nawet nie jest e, początek. To, to jest dopiero koniec początku. Dokładnie. I tym, aktem, I tym optymistycznym akcentem i życząc też nam, myślę, i Tobie, i sobie, Michał, żeby to też nie było tak, że za dekadę nie będziemy mogli się spotkać i pogadać. O tym, jak to się Apple nasze drogi zmieniło, mm. i, i pośmiać z 11 pask pasków do ocza i Twojego miesza mie mieszacza, żyjąc ten, może ten, e, może na tym świecie. Przepraszam, że patrzę na tempo, w jakim ja adaptuję te technologie. HomeKitowe, będę miał już całe trzy urządzenia na HomeKit. E, brawo, ty! Zostanie to gdzieś tam. Pamiętasz, internet nie zapomina, tego nagrania też nie zapomni, więc będzie jak to do niego się odnieść. Dobrze, Michał Masłowski był moim gościem w 123. odcinku, bo czemu nie? Mam nadzieję, że mamy nadzieję właściwie, że rozmowa przypadła wam do gustu i dajcie znać oczywiście w komentarzach i na wszelakich Twitterach, Instagramach i innych różnych dziwnych miejscach, czy tak było. A tak, jakieś pytania do Michała, jak macie, to śmiało możecie zadawać. Myślę, że na pewno jemu przekażę albo sam zauważy, jeśli będzie to Twitter, zwłaszcza, nie żebym tam tak mówił, że tam na Twitterze to tylko ludzie żyją, ale akurat te platformy preferujemy. Dobrze, Michał, dzięki jeszcze raz, że przyjąłeś zaproszenie. Dzięki za te ponad godzinę, grubo ponad godzinę rozmowy. Dziękuję bardzo. Choć nie są to standardy, tak, ma gadki. Nie, nie jestem przyzwyczajony, to... ja dopiero się rozkręciłem. Tak wiesz, jedziemy. Ale to zapraszamy, drodzy słuchacze, oczywiście do chłopaków e, po więcej e, nieregularnie, ale o Apple, czyli podcast Magatka. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!